On all their way, going nowhere. Zaczęło czy nie zaczęło? A dzień dobry, nie zdążyłem sobie wyciszyć mikrofonu, by the way, zapomniałem o tym, więc witam was bardzo serdecznie. Ale jeszcze sobie chwilę posiedzimy. I teraz się mutuję już. Odmutowałem się w sumie. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Pan Jakub i pan Kozan, a bo jeszcze macie Kuba Gutowski, dzisiaj się pojawi tutaj to z kamerką, to przez cały czas. Jeszcze inni o tym nie wiedzieli, bo tego nie było w Polsce, ale witam, witamy. Czy ktoś tu pisał duje? O jest, Albania, o Albania, witam serdecznie. Właśnie Kuba Gutowski śpiewa duje w tle. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. W tej chwili, kiedy ja wchodziłem, Kuba Gutowski pyta się, jaki Cezary, i witamy was bardzo serdecznie. Kogo tu mamy dzisiaj? Mamy dzisiaj Kozana. Witam. I mamy jeszcze Jakuba Gutowskiego, drugiej najlepszej podróby Mateusza Bochny. Zdrawej! Zdrawej. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dobra, panie Pstrykolo, czekam na dołączenie na live. Jak mamy dołączyć? Dołączasz sobie, wchodzisz tak, że wchodzisz na głosowy, w sensie ten otwarty głosowy, i my cię przeciągamy, jak będziemy, zaczniemy sobie o tematach dyskutować. Dobra, dzisiaj będziemy zajmować się drugim półfinałem. Jeżeli nam czas zostanie, to zajmiemy się też top 5, boże, top 5, Big Five oczywiście. Big Five. Big Five, Big Five, Big Five i jakimiś takimi tematami, które będziecie nas pisać, będziecie nas wypytywać na czacie. No tak, standardowo czekamy na was na czacie, standardowo czekamy na was na Discordzie, żebyście dołączyli sobie do nas głosowo. No i co? Idziemy do rzeczy. Drugi półfinał Eurowizji. Mamy w nim reprezentantkę Telewizji Polskiej. Możemy w nim głosować, więc możemy przyczynić się do awansu kogokolwiek z tego półfinału. Kto awansuje, kto nie awansuje, to myślę, że gdzieś mniej więcej na końcu sobie porozmawiamy na ten temat. To będzie bardzo nieoczekiwany półfinał, jeżeli chodzi o wyniki. W sensie nie wiemy, czego się spodziewać do końca. No to prawda, bo pomimo tego, że to jest słabszy półfinał, ale to oznacza, że jest też trudniejszy do przewidzenia, co to się może stać. Równie dobrze może taka Rumunia i San Marino wyjść, bo tutaj jest naprawdę nieprzewidywalne, co tu się może stać. Oczywiście, że mogą wyjść, to są pewniaki do awans. Dobra, lecimy po kolei. Pierwszym krajem, który oczywiście musimy wspomnieć, jest Telewizja Polska. Panowie... Krzyżyk, dziękujemy za bardzo merytoryczne uwagi. Przechodzimy do Rumunii. Brawo! Mamy to, oczywiście. Rumunii, tegoroczni zwycięzcy. Wspaniałe preselekcje, wspaniałe numery startowe, kapitalne preselekcje, kapitalny wybór, tylko trochę tam... Zaraz, moment. Tylko jak rozmawiamy o Rumunii, to muszę was wszystkich obrócić o 90 stopni.
Co sądzicie o DGT? Może ja... Niesamowite. Ja nie ironicznie powiem, że jestem jedną z osób, która lubi tą propozycję, oprócz Huberta w teamie, także trudno mi się wypowiadać na temat tej piosenki negatywnie. Ja lubię DGT, to jest moje guilty pleasure i od początku to był mój faworyt tych rumuńskich preselekcji, za co Nikola mnie tak trochę brzydko ponazywała na grupie, jak robiliśmy topkę, jak zobaczyła moje 12 punktów dla Teodora. Ale jest właśnie przed moimi oczyma, Hubert nas obraca, to wygląda strasznie. Ale tak, no Rumunia wróciła do tych swoich lat świetności, czyli 2018-19, gdzie nie awansowała do finału, dostała jeszcze piękną pozycję startową numer 3, tuż po Armenii, także no mogę dać dzisiaj już drugi krzyżyk na drogę, tym razem Rumunii, mimo że jestem ogromnym fanem twórczości Teodora i tego występu oraz tej piosenki. Krzysztofie. Jestem jedynym chyba z tej trójki, który Rumunii nie lubi, ale zgadzam się, krzyżyk na drogę. No cóż, Rumunio, i tak z niczym z tych preselekcji byś nie wyszła, więc no bardzo mi przykro. Next. Jak ta Pernica Mea? Wspaniałe króliczki. Pernica Mea nawet by nie wystąpiła, by została zdyskwalifikowana. Dobrze. Ciekawe, czy inne opinie od was ma pierwsza osoba, która, tak jak mówiliśmy, czekała sobie i się wyczekała, żeby do nas dołączyć. Powitamy pana Maltańskiego z Lewozdrowia Mewaki z Discorda. Ja tutaj ładnie poustawiam. Witamy serdecznie. Co kolejny nasz ekspert sądzi o Rumunii tegorocznej? Chyba go zamurowało. Tak, aż mu mikrofon zmutowało z wrażenia, jak tak widzę. No cóż. A już jestem, przepraszam, bo ja tak dzisiaj pierwszy raz w ogóle dołączyłem do was na live'a. Witam was serdecznie. Witamy, witamy. Witamy. Witamy, witamy. Jeżeli mówimy o Rumunii, to ja byłem za Rumunią do momentu, aż mi nie uświadomiono, jak zła jest ta piosenka. I słabe te preselekcje, no wybrane to co wybrane, nie wiadomo co w zgłoszeniach więcej było. Piosenka dla mnie spisana na straty, mogli wybrać w sumie lepiej. Kogo mogliby wybrać, żeby było lepiej? Tam była taka piosenka bla bla bla, jak dobrze kojarzę? Była, była owszem. Była. To już by było lepsze. Aha. Ja szczególnym fanem tego nie jestem. No tak jak Kuba mówił, ja miałem Teodora na pierwszym miejscu w Rumunii, byłem bardzo zadowolony z wyboru, aczkolwiek no już od samego początku było widać, że no tak jak sam Teodor jest świetnym performerem, tak no niestety piosenki brakuje. Aczkolwiek mamy na przykład fanów tego utworu, jak na przykład pan Katrza, który się pyta DGT złe, pytajnik. Ratel uważa, że pewny awans. To jest, co wy w ogóle gadacie. No i mamy takie opinie jak DGT top. Widać, że będzie pełno głosów. 12 dla Rumunii z Polski. Z całą pewnością, nie? Oby. Nie, 12 może nie, ale 10. A no tak, bo 12 jest, jako że jesteśmy rodzinnym krajem, to 12 będzie dla Albanii. Dobra, o Rumunii nie ma co chyba mówić, ale przejdziemy sobie do innego państwa, o którym za wiele nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Poza tym, że ma bardzo sympatycznych reprezentantów, San Marino. Oni ostatnio wydali na Spotify oficjalnie. Tak, i to nic nie zmienia. W końcu. Ja to przesłuchałem chyba z dwa razy. Wiem, że o dziwo drugi raz to przesłuchałem, to jest dziwne. Ja zapomniałem w ogóle o tym utworze. Jak to przesłuchałem, to może miałem lepsze wrażenie niż po tym, jak ja reagowałem na ten występ na żywo. No ale nadal to absolutnie nie jest piosenka na wyjście, nawet z tak słabego półfinału, więc no, San Marino myślę też podziękujemy.
No to ja słyszałem tę piosenkę o jeden raz więcej niż Krzysiek, bo słyszałem ją w wersji preselekcyjnej, wersji studyjnej i wersji na żywo w Warszawie. Tej ostatniej nie pamiętam najbardziej. Ale to były inne powody, do czego tego nie pamiętam, ale no jest to bardzo słaba, mierna propozycja, niczym się nie wyróżniająca. Ja tylko tam pamiętam, że coś tam pan śpiewa, coś tam animal, tam coś tam jest takiego na tule chyba. I ja tylko tyle pamiętam z tej piosenki. Nie pamiętam dokładnie w ogóle, gdzie jest w pozycji startowej. Aha, pomiędzy Gruzją i Austrią, także trzeci drogę dzisiejszego trzeci tego wieczoru. No, San Marino mogło wybrać lepiej, miało lepsze propozycje. Na przykład La Deva, która jest w Miss Eurovision Second Chance, która trwa no jeszcze chyba. Albo już nie wiem. Wyniki się. Nie orientuje się zbytnio. Od piątku są wyniki. Wyniki się robią. Ankieta w piątek została zakończona, więc jakby. No to już. Ale to dobrze. Tak, to czekajcie na wyniki. Wyniki będą szybciej niż zeszłoroczne, to gwarantujemy już teraz. No, to z pewnością. Albo mogli wybrać tą faworytkę hiszpańskich fanów, czyli Ronelę, za którą tak skandowali po jej występie w Barcelonie. No, to było karygodne. Było i trochę było szkoda. No, ale na szczęście no, Polacy pokazali, że można inaczej. Niektórzy się bawili, niektórzy poszli do baru. Czy ja wam opowiadałem, jak nagrywałem ten nikt występ? Nikt nie krzyczał. Nie. Nie? Ja jakby oni śpiewali wcześniej inną piosenkę. Ja do tego stopnia nie wiedziałem, jak brzmi San Marino tego roczne, że nagrałem 2 minuty poprzedniej piosenki, żeby mieć fragmenty do vloga, po czym się zorientowałem, że to nie jest ich piosenka eurowizyjna. Brawo, brawo. Nikola mówi, że powinno pojechać. Panowie, przeczytajcie. Kto nie ma nikogo w domu, to niech może zaśpiewać nawet. Ja mam w domu, ale mogę. Przerwało, ale dobrze, doskonale. To były wspaniałe utwory. I San Marino mogłoby wygrać w tym roku z całą pewnością. Aczkolwiek na przykład Adrian uważa, że San Marino to będzie finał. Kaczek pisze, że 20 głosów na San Marino wysyła. Trochę mu braknie już na Rumunię, ale okej. Okay. Oni przynajmniej top 5 w finale mają pewne, doskonale. Ale Niko słusznie zauważył, że San Marino wielki sojusznik Polski. A jako, że San Marino no, nie ma swojego televotingu i prawdopodobnie nie będzie mieć prędko, to będzie głosowało pewnie jury San Marino w półfinale. Więc może reprezentantka telewizji polskiej dostanie przynajmniej 2 punkty i nie skończy z zerem. No, może się przydać, może się do czegoś przydać. Patryku, co ty sądzisz o San Marino? Coś pozytywnego może usłyszymy od ciebie. Jak ja na nich patrzę, to widać, że w nich jest jakaś taka pasja do muzyki generalnie. Lubią śpiewać. Proszę? Lubią śpiewać. Lubią śpiewać, aczkolwiek to nie był mój faworyt, bo moim faworytem, oglądając ten koncert, tak sobie patrzę na to trio, które zajęło 2. miejsce, tak myślałem, Albano, nie spieprz tego. No i spieprzył. Generalnie castingi bardzo dobrze wspominam, były fenomenalne, pełno po prostu takich talentów artystycznych, ta jakość po prostu dostarczanego materiału. O! Wielkie przeżycia. A ja tylko chcę dodać. Mi się zakręciła. Ja tylko chcę dodać, że już nie wspominam o tej naszej pięknej, wspaniałej telewizji, bo jak tylko powiedziałem TVP, to zwaliło mi prąd w mieszkaniu. Ale widzę, że już wrócił. Także jest chyba dobrze. Ja też z kotami nadaję. Mam 2 kotki koło siebie. Jeden ma to gdzieś, a drugi jak usłyszał, że puszczę mu My Marilyn Monroe, to jednak już zaczął ze mną interakcję. Pozdrawiamy tak, Agatkę Stańsiak. Pozdrawiamy Agatkę Stańsiak. Który chłonął tę kulturę wysoką. Doskonale, 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 doskonale. Nikola mówi, że lubią muzykę. Zgadzam się. To najważniejsze, żeby lubić w życiu muzykę. Ja też lubię muzykę, jeżdżę na koncerty. Najbliższy mam 17 kwietnia pana Jana Majewskiego.
Także Jam Champion. Doskonale. Dobra, osadba i do tyle. Przejdźmy sobie może na południe Europy. Omawiamy to od dołu na bazie naszej topki. Naszej wspólnej topki. Więc teraz z Kozanem powiemy głośne nie, aczkolwiek na kolejnym miejscu jest Grecja. Wiktor Wernikos, What They Say, czyli reprezentant tylko 6 lat starszy od Kozana. Tylko. Tylko. Misja hipokryzja. Dlaczego... Jak to się stało, że Grecja jest tak nisko? Aha. Zdecydowanie ale misja tylko hipokryzja. Tylko ja i Hubert daliśmy mu punkty. Jesteście do... Jesteście bezczelni. Myślę, że powinniśmy jeszcze usunąć misję Eurowizję. Usuniemy wam misję Eurowizję. A mi zauważyli o to. Nikola pisze, że gówniarza do książek. Właśnie, gówniarza do książek nie tam gdzieś tam na jakieś Eurowizje. Szlaczki robić, czy on jest starszy, więc on już pewnie tam składa zdania pełne. Ale no do książek, a nie na Eurowizję. Grecja ma duży potencjał na swoim rynku muzycznym, wysyłają jakiegoś przedszkolaka z wierną piosenką. Także no... Jak wejdzie Grecja, no się nie dziwię, że Grecja wejdzie do finału, ale no nie chciałbym. Życzę, no, znaczy nie życzę, ale ucieszyłby mnie taki flopik. Hejterskie hieny. Hejterzy, podłe hieny. Kozanie, Grecja. Ja lubię Grecję, czy... Lubisz, lubię Grecję. Lubię muzykę, tak, Na początku średnio mi podeszła ta Grecja, ale z czasem już powiedzmy, że bardziej polubiłem. Teraz mi zajmuje, nie wiem, 20 któreś miejsca, no ale tak jak było widać w tym półfinale, wystarczyło na danie sporej ilości punktów ode mnie. No i tyle, ja życzę jak najlepszego wyniku dla Grecji, no ale w tym roku może być o to ciężko. Już z samą kwalifikacją do finału może być ciężko w tym roku. Faktycznie. No mnie to trochę boli, bo to jest jedna z moich ulubionych Grecji. Jakby, kiedy ja lubię Grecję, to nikt nie lubi Grecji, bo moje dwie ulubione Grecje z ostatnich lat, no to jest 16 i 23, których to nie lubi nikt. Tak, Gutowski łapie się za głowę, no. No nie, no ale ja lubię to. No, w sensie naprawdę to jest fajna piosenka. Jest taka bardzo... Ja w tym momencie, w tym sezonie ogólnie lubię, jeżeli robi się łubu-dubu w instrumentalu. W przypadku Łotwy mamy wolną piosenkę, gdzie się robi łubu-dubu w instrumentalu i tutaj też się robi łubu-dubu w instrumentalu. Więc to jest klucz na pamiętaka widać w tym roku. No to ja nie wiem, co mną kierowało, bo łubu-dubu w instrumentalu w Łotwie mi się nie podoba, to ja już nie wiem, czy... Znaczy, zgadzam się, może właśnie chodzi o to, co Niko napisał. No i bam! Że ja lubię, bo to pewnie jego... że to mój kolega ze szkolnej ławki. Bo może o to chodzi. Tylko nie wiem, dlaczego 16-latek miałby siedzieć z 8-latkiem w ławce, ale okej. Okay. To już pomijmy to. W takim razie. Patryku, co ty sądzisz o Grecji? Ja jestem zły na ich wybór, bo wśród nazwisk był Leon of Athens i tak sobie myślałem, jakie tam jest quality. Nieważne co, ale on. No i zrobili jak zrobili. Znaczy, słyszałem ten utwór dwa razy, uchem wleciał, uchem wyleciał. Trochę Eda Sheerana mi przypominał. No i to w sumie tyle, no. No Grecja, po prostu sobie taka Grecja, taka sobie, tak w dwóch słowach, nie? Co ugrają, nie wiem, wszystko zależy jak zawsze od prezentacji scenicznej, która podejrzewam po utworze będzie dość skromna. Raczej tak, no też cały budżet poszedł na sądzenie się z drugim miejscem z preselekcji wewnętrznych, więc no jakby tak. Ratel pisze, że Grecja dobry utwór, kolega tylko o rok młodszy ode mnie. Niko, no to już przeczytali, że nie chce tego dziecka w finale. Grecja jest nijaka. Ja w ogóle nie pamiętam Grecji. Grecja niestety taka typowa męska dutnawa ballada, ale trzymam kciuki, bo są przed blanką. Czy było o Gruzji? Nie, bo będziemy szli w górę. Sobie. Ale oczywiście powiemy.
Dajmy mu szansę, jeśli chłopak cieszy. No, jakby z całego, ze wszystkich uczestników chcę, żeby każdy się trochę pocieszył tą swoją przygodą, bo jakby tak jak Sanmarińczycy zostali przyjęci w Hiszpanii, no to to nie jest fajne, więc jakby niech każdy się cieszy, niech każdy sobie wystąpi, niech każdy na bazie tej wizji się zbuduje, no bo tego ono jest. Co myślicie o tej piosenki, o piosence tej pani z Grecji, co się sądzi z TV? Słyszeliśmy ile? 25 sekund? To jest za mało. No jakiś fragment gdzieś hulał. No to trochę takie generic jest, ale no jakby nie chcę mówić na temat piosenki, której słyszeliśmy malutki snippet, bo to jest za mało, za wcześnie. Więc jakby ja nie rozumiem do końca awantury o ten wybór, o tyle, że no fani nie słyszeli całości, więc nie widzę tego końca podstawy, żeby się o to kłócić. Grecja 2016 była super, napisał ten nasz wspaniały Katrzak, który zawsze ma bardzo dobre opinie i zawsze się zgadzam z jego opiniami. Już trzeci rok rzędu myślę, że Grecja się nie zakwalifikuje. Ciekawe, czy tym razem trafię. A w zeszłym roku to ciekawe w sumie, że myślałeś, że nie wejdzie, bo w sumie to był taki pewniaczek. Pisze Ludwik VII. Dobra, z Grecji przechodzimy do Cypru i tak jak my z kozanem nie wiedzieliśmy, co się dzieje, że Grecja jest tak nisko, to ja nie wiem, czemu tak Cypr jest wysoko. Zapytajmy się pani Nikoli, która miała to na trzecim w półfinale. Nikola wybiła po prostu dużo Primavera, jak robiła topkę i... Ale co nam się w Cyprze nie podoba? 8 punktów od Nikoli, 7 punktów od Matiego, tyle. Czyli o 15 punktów za dużo. Myślę, że powinieneś się wstydzić, Kuba, za ten Poznań swój. No, tak właśnie patrzę w stronę tam, gdzie Nikola mieszka i tak, no... Powinieneś wymigrować z miasta. Ty! Dobra, Cypr. Cypr słyszałem 2-3 razy i więcej nie chcę. Męczy mnie ta piosenka, szczególnie refreny. Z tego co widziałem w Australia The Sides, czy jak to się tam ich perspektywy nazywały, no wokalnie no, nie jest tam jakaś mega miazga, więc nie wyobrażam sobie tego, że on wyciśnie te refreny na żywo. Znaczy, no, chórki z taśmy pomogą. Ale no... nie... Ale on jest Kuba bardzo dobry na żywo. To niech będzie miał jeszcze lepszą piosenkę i wtedy możemy rozmawiać. Znaczy, tak, dla mnie to pierwsze, drugie przesłuchanie to jeszcze no, spoko, ale teraz już zrobiło się tak... dość nudnawe. Wyjść raczej wyjdzie z tego półfinału, ale jakby był w pierwszym półfinale, to by go zjedli. Już taka Szwajcaria czy Holandia, myślę, tego rodzaju piosenek lepiej sobie poradziło. To jest strasznie niejaka piosenka. Strasznie niejaka. To jest generator Szwecji po prostu. Nie wiem czemu. Nie wiem szczerze powiedziawszy czemu to jest aż piąte miejsce u Buku. W sensie, to jest dobra piosenka, ale no... Tyle. Jakby nie wzbudza to we mnie żadnych emocji, nie chcę tego słuchać. Mech. Takie mocne mech po prostu. A pana stać na więcej, bo jego piosenkę zeszłoroczną z Australii bardzo lubię zeszłoroczną. Tak, dobra. Już o wiele lepsza od tej takiej. Tak, tak, tak. I była fajnie przedstawiona, chociaż on nie wyrabiał do końca wokalnie tam, ale bardzo mi się podobała ta piosenka. To może nie było moje top 1, bo wtedy zdecydowanie Voyagera wolałem. Ale tego pana na pewno zapamiętałem z dobrej strony. Jeżeli chodzi o wasze opinie, Ratel pisze, że to jest pewne top 10. Co sądzicie o awansie Polski do finału? Czy Blanka ma jakieś szanse? Nie chcieliśmy już rozmawiać o Blance, szczerze powiedziawszy, dlatego zrobiliśmy po prostu 15-sekundowy fragment ciszy. Ja osobiście uważam, że Polska mimo wszystko wejdzie, a myślę, że więcej... Jaka Polska? Sobie. Polska nie bierze w tym roku udziału. A, no tak, że Telewizja Polska... Telewizja Polska wejdzie w tym roku do finału, aczkolwiek myślę, że na końcu możemy coś więcej o tym porozmawiać, chociaż nie chcemy już dawać po prostu... Nie chcemy już rozmawiać na ten temat, bo on jest strasznie męczący. Ada pisze, że u mnie Cypr na 35. miejscu. Ratel pisze, że woli to niż 373 żeńskich lambadziarskich utworów wysyłanych przez nich. Dobrze, że nie lambadziary, tylko że tamte lambadziary były dobre. Jakby oni wysyłali to samo, tylko że to samo było dobre, chociaż słabsze z roku na rok, więc fajnie, że na przykład w zeszłym roku się coś odmieniło, aczkolwiek
No, mimo wszystko cypy lambadziarski był lepszym cypem niż takim. Nie mów kończku, bardziej ja potem dokończę nie, swoją mów, myśl. Mów. Ja mam, mi ptaszki przyćwierkały w ogóle, jak wyglądał proces wyboru piosenki na Cypr. Tam, przepraszam za mój język polski, wiadomo. Ale to jest i tak lepsze niż to, co pierwotnie miało pojechać. Pierwotnie miała pojechać męska ballada, ale do czego to porównać, to ciężko mi stwierdzić. Odrzucili ten utwór, zatrudnili Szwedów, no i wyszło co wyszło, Break a Broken Heart. Jakby ale bardzo wcześnie... Uwierzcie mi na słowo, to jest lepsze niż to, co miało pojechać. Bardzo wcześnie została wybrana postać, która jest stosunkowo niezbyt znana w kraju, więc jakby dość nietypowa, myślę, technika, jeżeli chodzi o wybór. Aczkolwiek, no, jest jak jest trochę. Jakby... Nie wzbudza to jakichś wściekłości. Jestem ciekaw, kto ogarnie występ. Ale... Pewnie też Szwedzi, bo jakby jeżeli wchodzą w całości w szwedzki team, to nie sądzę, żeby jakakolwiek była zmiana. Jak dla mnie Cypr jest dość przesypianą piosenką. No trochę takie spanko, zgadzam się. Mamy komentarz. There are many Pańtakas, Kozaneckis and especially Gutowskis or Gutowskis in where I live from Eastern European diaspora, yet names stated different, written and spelled Szwolpowski chłop. Co? Okej. Okay. Chcę poznać Pańtakasów różnych, innych. Dzień dobry. Pańtakasy. Szczerze po Andermache oczekiwałem czegoś podobnego z Cypru. Niestety nie otrzymaliśmy pięknego instrumentalu, jak i całej piosenki. Piosenka tego chłopaka jest spoko, ale mogło być lepiej, bo pan ma wokal. No tak, myślę, że trochę zmarnowany potencjał. Cyp bez szału, zwykła ballada, ale na pewno lepsza niż Grecja. Jaki jest wasz faworyt? No to na końcu sobie troszkę o tym porozmawiamy. Dobra. Dzięki Patryk za obecność przez nasze pierwsze chyba cztery piosenki. Mamy na linii no, kolejną dziękuję. Osobę. W razie czego jestem do dyspozycji. Dobrze, dobrze. Przypominam, że każdy z was, tak jak Patryk, może się u nas znaleźć. Wystarczy sobie wejść na głosowym i my przeciągniemy. Nie gryziemy, jesteśmy... miałem mili i w ogóle, więc zapraszamy na kawkę tutaj. A jest z nami pan Nikodem. Dzień dobry, panie Nikodemie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Nikodemie, o kim możemy pogadać na sam start? Jak myślisz? O kim możemy pogadać na sam start? Zastanawiam się i myślę, że może o, nie wiem, o Danii ewentualnie? Oczywiście, że tak. Rayleigh. Co sądzicie o Rayleigh? I chciałbym powiedzieć, że to, że Rayleigh jest nad Grecją i Cyprem, jest moją zasługą. Wyłącznie praktycznie moją zasługą. No, jeżeli mam wybrać między dwoma piosenkami o łamaniu serca, no to wybiorę te duńskie łamanie serca. UW. Tak, UW. Polubiłem tą piosenkę z czasem, może dlatego, że chodziłem często na zakupy do HM-u i pewnie leciały tam podobne hity. Przyjemna pozycja, no pozycja startowa w półfinale, czyli twarz tego półfinału jest kompletnie szczapy. Nie rozumiem kompletnie tej decyzji. I nie wiem, czy to trochę nie pogrzebia szans Danii na awans. Ale to jest dobra pozycja startowa chyba. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to z lepszych, tak mi się wydaje. W sensie openingi raczej dobre wyniki. Znaczy Imo to bardziej mu poprawia życie na pewno niż jakby był, nie wiem, trzeci, czwarty. No to prawda, bo ma po sobie... Co ma po sobie? A, Armenię. No dobra, no to... Dalej średnio, no ale przed sobą już nikogo nie ma, także... No to jest dla mnie takie 50-50, wejdzie albo nie wejdzie. Myślę bardziej, że jednak no wejdzie się wejdzie ledwo z tego 9-10 miejsca. W finale będzie gdzieś tam, nie wiem, 20. I to by było na tyle z przygody Rayleigh'ego na Eurowizji. UW! UW!
Ja byłem naprawdę fanem tej piosenki na etapie preselekcji. W sensie to było dla mnie taki guilty pleasure trochę. I jakby to, że on pojechał faktycznie, to, że on jest w tej stawce, to, że on, nie wiem, przyjechał do Polski. Jakby tak jak przy San Marino, przy innych, przy na przykład, nie wiem, kogo można dać za taki przykład, San Marino, Albańczycy. Widać, że oni cieszą się każdą chwilą tej swojej eurowizyjnej przygody. To Rayleigh tak bardzo nie chce tu być. Tak bardzo nie chce tu być. Jakby przy okazji Pepu, on był pierwszym, który uciekł w ogóle. Więc on jest tak bardzo na siłę. Jednocześnie on może zrobić naprawdę jeden z lepszych wyników dla Danii w ostatnich latach. No bo jakby... No to akurat trudno nie no, będzie. Dokładnie tak. No w 20 jak mieli dobrą piosenkę, to im Eurowizję odwołali. Więc jakby no Danii nie idzie najlepiej. No ale co? Ja lubię tę piosenkę, uważam, że on wyjdzie do finału. I że to może być trochę taka Leokadia z 19, ale no... Potrzebuję Europa czasami coś uroczego i z jakiegoś powodu Dania dostaje się to urocze coś. Znaczy ja wiem, że takie urocze. Uhu! Riley to jest mój ulubiony stulatek. Ewidencja. To, ja też się zgadzam, że to jest strasznie dziwne, dlaczego Dania otwiera. Jakby mamy Islandię, mamy Belgię, które mogłyby otwierać, a nie rozumiem, dlaczego. Kto wpadł na pomysł, że to jest dobry ruch, że to widzowie mają zobaczyć jako pierwsze. Jakby, jak dla mnie połowa widzów już im ucieknie potem, ale okej. Okay. Tak sobie wybrali, to już ich problem. Ja a czym byś Danią... otworzył Kozanie? Ja bym otworzył Islandią. Islandią? Zaraz, muszę sobie zobaczyć listę. No właśnie, ewentualnie Belgią. Ja bym Rumunię otworzył. A. Jezu, to byś nigdy więcej Eurowizji nie obejrzał. To by już nikt nie został przy tym telewizorze. A oprócz Rumunów. Znaczy Rumunii raczej też uciekając wstydząc się na swój kraj, też by uciekli. Jako pierwsi chyba. Ale z tego co pamiętam w 15 było coś takiego straszliwie randomowego też rozpoczynającego. Przejdźcie dalej. Mołdawia ale... otwierała chyba. No to doskonale akurat. Nie, to dobra, to mi się przewidziało coś. Nie, to zaczęli najlepiej jak mogą. To najlepsza perełka w historii Eurowizji. Anyway. Znaczy ja się czuję jakbyśmy wrócili do... tych czasów, gdzie ten running order był faktycznie losowany i wszystko tam było losowe, a nie, że nie rozumiem tej Danii po prostu, no, robi na pierwszy, no ale dobra, już pomińmy to, niech im będzie, no faktycznie. Okej. Okej. Dobra, komentarze. Rayleigh skończy 0. Parodia Justina Biebera i BTS. Dania mnie triggeruje. Dania generyczna. Jedynie co pamiętam to ten refren, bo jest to jedyna mocna strona tego utworu. Chłopaka zagłuszają chłyki, bo on na żywo źle mega. Bardzo nie chcę awansu Danii. Takie użycie filtru na głos powinno być zakazane. Mi się Dania nie podoba. On dobrze śpiewa bez tego wokodera. Nie. Dania przeciętna ujdzie w tłumie. Piosenka Rediego strasznie mnie irytuje. Ajajaj, to będzie flop. Sami hejterzy. H&M powinna sponsorować występ tego gościa. Zgadzam misja się. Misja hejtowizja po prostu. Misja hejtowizja. Koracki Rybka pisze, dzień dobry, Romaniuta slay. Zgadzam się. Romaniuta slay, tak. Armenia w 19 otwierała i strasznie flopła przez to. Nie, raczej nie przez to, że otwierała, tylko przez występ, który był oglądalny. Dania jest tragiczna, ale Grecja love him. No i co, Niko, czy ty lubisz Danię tegoroczną? Ja tegoroczną Danię lubię. W sensie, Rayleigh był moim faworytem przed preselekcjami, chociaż tam też za bardzo nie było z czego wybierać. Ale to już swoją drogą. Myślę, że mimo wszystko on jednak do tego finału wejdzie. Zwłaszcza, że mu ta pozycja startowa bardzo pomaga. No ale jestem ciekaw, jak wypadnie wokalnie, bo no, słyszałem, że tak średnio jest, więc może jak ktoś będzie otwierać, to przynajmniej sobie powyje na samym początku. To znaczy, jeżeli faktycznie pozwolą mu nałożyć wszystko, co on będzie chciał sobie nałożyć, podepną mu komputerek, to myślę, że będzie okej.
z wokalem, bo w preselekcjach nie było źle. Tylko no jakby ta piosenka jest strasznie trudna do zaśpiewania też. W sensie, no to nie jest łatwy utwór. I no mnie nie dziwi szczególnie, że on sobie z nim nie radzi. No bo no Riley Whitney Houston nie będzie, Michaelem Jacksonem również nie. Ale na finał Eurowizji moim zdaniem to wystarczy. Owo. Dobra, z Danii przejdźmy sobie do Estonii, do Aliki, do Bridges. Estonia, co sądzicie o Estonii tegorocznej? Ja polubiłem w sumie. Jakby czasem normalnie sobie lubię posłuchać, bo Alika ma świetny głos i dzięki temu właśnie jakby dzięki temu głosowi świetnemu podbudza trochę tą piosenkę. Nie zdziwiło, że jest dopiero na 10 miejscu w naszej topce, ale też widzę, że mamy Albanię wyżej, więc no ciekawe. Ale to pozwolę wam później się o tym wytłumaczyć, wypowiedzieć. Fakty. Lubię Albanię. Lubię muzykę. Mi się moje odczucie co do Estonii nie zmieniły zbytnio od mojej reakcji. Znaczy no, słucham częściej, nawet ostatnio dałem na playlistę swoją i sobie tak leci ta Estonia. Alika, tak jak już Kozan mówił przed chwilą, ma świetny głos i według mnie on ma coś takiego w sobie, że jak ona będzie na scenę, to jest takie tylko patrz na nią i na nią tylko patrzysz. Bo wszystko się skupia wokół niej, zbiera całą uwagę i patrzysz. Przez 3 minuty na nią patrzysz. Jak był pep, jakoś na nią patrzyłem i chłonąłem tą piosenkę przez całe 3 minuty. Nie może, no nie jestem jakimś wielkim fanem tej piosenki, mam ją gdzieś na 20 miejscu dopiero w topce. Tak patrzyłem, słuchałem, byłem jak wow, śpiewaj dla mnie jak najwięcej. Ale to jest dla mnie szok, że jakby Alika tak mocno skupia na sobie uwagę na żywo na scenie. Dlatego, że jakby jeżeli chodzi o osobę, no to Alika jest bardzo nieśmiała, jest bardzo wycofana i jakby no nawet będąc na próbach na pepie, ta Alika sobie siedziała przez parę godzin, nikt nie wiedział, że to jest Alika w ogóle. Więc no jakby Alika jest mega pewna na scenie i mega niepewna jakby tak poza tą sceną, więc jest to typ takiego artysty, który jakby na tej scenie mega się odnajduje. I ja coraz bardziej myślę, że ta Estonia jest mimo wszystko mocnym kandydatem do awansu. Ja nie do końca lubię ten utwór. No jeżeli bym tworzył pełną topkę ze Stilauru, to ta Alika byłaby u mnie dość nisko. Chociaż ja kocham Alikę. Jakby ja jestem zafascynowany Aliką od czasu tego idola estońskiego. Kocham Bon Appetit, kocham jej poprzednie utwory. Ale niestety to nie jest to dla mnie. Bridges to nie jest pełnia możliwości Aliki. I trochę jest mi przykro, trochę mam ból w wiadomo jakiej części ciała, że ona pojechała z czymś takim. Bo nie sądzę, że to będzie artystka, która będzie wracać na Eurowizję, nie wiem, co 2-3 lata. I szkoda, że ta jedna szansa, prawdopodobnie jedna szansa, jest zużyta w taki sposób. Bo ona ma repertuar i tego nie pokazuje tutaj. Mi się wydaje, że jak będzie miał jakieś tam 40-50 lat, to ona pojedzie, dyja będzie, o Boże, Estonia, Alika. I... Sweat to druku na scenie w wieku 70 lat albo 80? No. Wspaniale. W moim przypadku Aliki mam podobnie co ty, bo ja też znam twórczość Aliki. Bon Appetit na przykład uważam, że jest świetna od niej. I w samym Estee Lauder Alikę też nie miałem jakoś wysoko, gdzieś koło 10 miejsca, ale po jakimś czasie, jak człowiek gdzieś tam trochę zapomniał, co było w tym Estee Lauder w tym roku, i dostał już tą gotową Alikę ze świadomością, że no, ona jedzie, to gdzieś tam trochę się przyzwyczaiłem do tego utworu i uważam mimo wszystko, że jest bardzo dobry, no ale mam to samo co ty, jakby wiem, że ona ma potencjał do tego, żeby dać coś lepszego, a dostaliśmy Bridges, to jest jednocześnie dobre, ale też nie do końca dobre, jakby uważam, że Alika po prostu jest w stanie naprawdę pokazać więcej swoim repertuarem, a Bridges zdecydowanie nie pokazuje pełni jej możliwości i nie jest, mam wrażenie, że to nie jest po prostu utwór, który ona też tak w 100% może czuć po prostu. No zgadzam się, no
z jednej strony kocham Estonię, chcę Estonię w finale, z drugiej strony nie chcę do końca takiej Estonii. Bo jakby trochę się boję, że wpuszczenie z dobrym wynikiem jednej ballady, bo jakby jeżeli Alika wejdzie do finału, to Alika w tym finale nie będzie jakoś nisko. No myślę, że to jest w ogóle ciekawy case w tym roku, przez to, że jeśli ją televoting nie uwali, to spodziewam się, że ona wyżej będzie w top 10. Myślę, że to jest taka bezpieczna diagnoza. No, możliwe, możliwe. Gdyby był stary system, to Alika by z całą pewnością weszła. Z nowym nie do końca wiem. Dobra, przeczytajcie panowie czat. Widziałem, że jedna osoba tu czekała w ogóle na dołączenie, ale nie zdążyliśmy jej przenieść. Jeżeli osoba droga chciałabyś dołączyć do nas, macie możliwość. Wchodzicie na głosowe. Ja właśnie kopiuję link do Discorda, możecie sobie też wejść i chętnie dołączymy was do Nikodema w tym momencie. Dobra. Co tam ciekawego dzieje się na czacie? Ja niestety nie wiem, bo miałem prąd przez 10 sekund i właśnie znowu zniknął. Także nie wiem. A już słońce zachodzi, więc pewnie tak niedługo zniknę. Będę tak w ciemnościach siedział. No już się świeczuszkę zapalę. Zaraz będę musiał poprawić sobie to światło. Dobrze, znowu, to ja mogę przejąć. Dobrze. Nie, ja mam ile procent? Zaraz mam 50, jeszcze możemy nadawać parę godzin na spokojnie. Dobrze, to Julia pisze, że uwielbia Estonię i to jest jej numer 2. Czyli Estonia też ma takich turbofanów. Agata pisze, mnie to strasznie irytuje, jak pierwszy i drugi półfinał jest nierówny. Tak, też się zgadzamy się z tobą. Czuję, że stracimy dobre piosenki w pierwszym kosztem średniaków z drugiego. No tak, taka Łotwa czy Malta, jakby startowały w drugim półfinale, to na luzie myślę. Znaczy, na pewno miałyby większą szansę na wejście niż jak teraz są w tym pierwszym. Ratel pisze, że Estonia usypia. No to już zależy od tego, od odbioru tego. Maga wrócił prąd. Wow. Ciekawe, no jak długo, czekajcie. Sobie tam tak światło sobie na mnie. Jak się zrobi ciemno, to znaczy, że nie ma prądu. Dobra, uruchamiam komputer. Dobra. Ja sobie zaraz to ustawię jakoś lepiej. Kaczak pisze, że Alika z jej najgorszą piosenką dostała się na ESC. Tak. Zgadzam się. Już teraz ostatnio co wypuściła C'est la vie, albo jak to się nazywało? To Hubert wspominał. Bon Appetit. Bon Appetit też jest spoko. I też bym miał o wiele wyżej niż Bridges. Nie zgadniecie, co się właśnie stało. Znowu prąd padł. Prąd Julii. Mhm. By the way, to jest znakomita okazja, żeby powiedzieć, że moim ulubionym utworem Madeliki jest ten jej pierwszy single, którego na tytułu nie jestem w stanie przeczytać. On the Number. Ja to kocham, a oni są hejterami i chyba mniej kochają niż ja. Ale mówię, że jest. Jest spoko, ale trochę mniej lubię niż reszta. Tajemniczy Pan pisze. Alika zasłużony zwycięzca. Uwielbiam tegoroczną Estonię, moje 6. miejsce. Avexil pisze, że Estonia piękna ballada, ale coś czuję, że będzie flop i nie znajdzie się w top 10. No Estonii w tym roku trudno będzie znaleźć się w top 10, bo... Jezu, więcej was... Zepsuła nam się tabela. Muszę rozłączyć tę osobę. Jezu, to ile was tu weszło teraz? Zaraz. Rozłączę Patryka, który tu... Czy się naprawi? Nie, jeszcze się nie naprawiło. O matko, to Kozal czytaj, a muszę naprawić teraz wygląd tego. Ktoś 78 pisze, że dlaczego Alika nie śpiewa po estońsku? W tym języku te piosenki są o wiele lepsze. Slay. Myślę, że Hubert też potwierdzi, że to jest racja. Slay opinią. Zgadzam się totalnie też z tą opinią. A ja się nie zgadzam. Dzień dobry, tak, panie Karton. Cześć, Karton. Okay. Aha, szybko. I dzień dobry, panie druga osobo, która do nas przyszła. Panie druga osobo. Nie widzę w tym momencie nazwy, bo muszę naprawić streama. Co sądzicie o Estonii?
mogli wybrać lepiej, ale to jest świetny wybór. Moim sam kolega byłaby lepszym wyborem, nie? Sam Koraga Banger. No, slay. Ale nie wiem, chociażby bydło Tersów i kto tam jeszcze mógłby być lepszy? Oli, wyborem? Oli. Oli. Kaw z tym występem live. Kaw, gdyby normalnie na żywo potrafili śpiewać. Oczywiście Mija. Zgadzam się, zgadzam się. No i Janek. Może Tuju. Tuju, oczywiście, że Tuju. Jezu, całą stawkę trzeba teraz wyrecytować. Unicorn Vibes. Unicorn. Salonik. Merlin. Ja jestem przekonany, że Unicorn Vibes zajęłoby wyższe miejsce w Zgadzam się, aczkolwiek ja nie jestem w stanie normalnie słyszeć Unicorn teraz, no i Kirill, bo ja słyszę ten Unicorn w wersji 50-letniej Uskuli. Za każdym razem. Mi się przypominają te fejkowe snippety od razu. Unicorn Vibes. Oczywiście. Dobra, przejdźmy sobie do kolejnego kraju i zostajemy dość blisko. Zauważcie, cały czas nie było Albanii i dla odmiany cały czas Albanii nie będzie, dlatego że na kolejnym miejscu mamy Monikę Linkitę i Stay. Za punkty Monikę Linkitę odpowiada w większości Kubo. Kubo. To ja. Kubo. Ja Monikę bardzo lubię. Ja Monikę lubiłem już lat temu 8 na Eurowizji. Tuto gra w moim sercu od całkiem niedawna, bo na reakcji byłem jak a teraz jestem jak kocham. Także Monika ma w sobie mega energię, znaczy no to odbieram to też z perspektywy Pepu, gdzie ja to słyszałem na żywo, widziałem ją na żywo, śpiewałem z nią to na żywo i wszyscy śpiewaliśmy Czuto Tuto i było mega super wow. Ale myślę, że zmiana systemu głosowania w tym roku jest na plus dla Litwy, tak samo jak dla reprezentantki telewizji polskiej, bo jednak Litwa ma mega dużą diasporę w tych samych krajach co my, więc tam będzie walka o punkty, ale myślę, że Litwa ma przyjemniejszą piosenkę z lepszym wokalem, myślę, że także z lepszą oprawą sceniczną, także dla mnie Litwa jest pewniakiem do awansu do finału. Stay? Chyba slay. Ale to było no, Litwa slay. Slay. Doskonale. Lubię Litwę. W sensie naprawdę to jest fajna piosenka, tylko no, z pierwszego półfinału to krzyżyk na drogę. Z drugiego myślę, że ona jest w stanie wyjść. Chciałbym tą Litwę. Chciałbym, bo jakby lubię Monikę i bardzo się cieszę, że ona jako naprawdę bardzo dobra artystka była w stanie się odkuć na tej Eurowizji, bo jej poprzednie podejście jak dla mnie było no słabe. Ja nie lubię bardzo mocno This Time. To jest jedna z piosenek z Eurowizji, które najmniej lubię chyba w całej historii w ogóle, więc no blech. Nie zna się pani tak. Znowu się tam zepsuło. Co się wydarzyło właśnie? Ktoś wyszedł chyba. Aha. To sprowadzimy z powrotem tą osobę, która tutaj się nie odezwała jeszcze i się nam naprawiło. Cudownie. A co wy sądzicie o Litwie? Litwa była o tyle fajna na początku, że ja ostatnio się nie spodziewałem wygrania Moniki. Przekonany byłem, że albo wygra Ruta Mur, albo Beatrice, która chyba czwarta była ostatecznie. Na początku nie byłem przekonany do niej, ale z czasem to bardzo mi urosło, tak szczerze. Jeszcze ta wersja eurowizyjna jest o wiele lepsza od tej wersji, gdzie ona nie śpiewała Ciuto Tuto. Bo w ćwierćfinałach nie śpiewała Ciuto Tuto, tylko dopiero od półfinału, z tego co pamiętam. Tak. Ten litewski robi tą piosenkę. Zdecydowanie. No. Bez tego litewskiego to by było gdzieś w ostatniej piątce mojej. A tak to jest chyba na 11 miejscu. A co ty, Niko, sądzisz? Też właśnie się zgodzę z Kantonem, że ta litewska wstawka zdecydowanie robi robotę, bo ja pamiętam, że też jak przesłuchiwałem sobie stawkę litewskich na selekcji, tam chyba po ćwierćfinałach, jak już wszystkie były utwory dostępne w miarę studyjnie, to jakoś tak nie zwróciłem aż bardzo uwagi na tą Monikę, a jednak po tym jak ona wygrała i osłuchałem się na nowo z tym utworem, to naprawdę mi siadł i też mam ją bardzo wysoko.
I też bym chciał tą Litwę w finale. Jakby ja lubię oba podejścia Moniki, także trzymam kciuki, żeby w tym roku też się pokazała z tej dobrej strony. A who the hell is Lucky? Czy jesteś w stanie powiedzieć nam, co sądzisz o Litwie? Słychać. No, Litwa jest jednym z moich faworytów. Jest moim czwartym miejscem w półfinale. Więc... zdecydowanie piosenka 10 na 10. To fajnie. Bardzo się cieszymy, że mamy takich fanów. Co tam dzieje się na czacie? Już czytam. Łotwę kocham. Och, doskonale. Niech to zostanie w półfinale. Według mnie niczym się nie wyróżnia, pisze Atel. Atel. Cóż. Ani Buki, ani Fani nie mają żadnego odzwierciedlenia na Eurowizji. Buki trochę mają. Póki mają, bo póki są dość reprezentatywne mimo wszystko. Fani, no, często nie mają, chociaż te wyniki też jakoś w miarę pokrywają. Jeżeli jakaś piosenka jest typowana na top 10, to tak na 8 Albania 10... do finału. No, dokładnie. Brunella. Litwa może być, mogli wybrać lepiej, ale Monika ma nie najgorszą piosenkę. Jak Litwa nie wejdzie, to się wkurzę, pisze Julia. Slay był w 2019 roku śpiewany przez Annę Odobesku. Eurovision Iconic Stars. Kaczak ten sam pisze chwilę potem, że Il Senso mogliby wygrać. Kocham wiadomości Kaczaka, bo one są chyba na poważnie. Dokładnie. Wejdzie, nie wejdzie, a tutaj tak. Il Senso najgorsi. A teraz Kaczak znowu pisze o Gabrielusie i Midnight Train, które było znakomite. Jak w ciągu jednej wiadomości przejść od Il Senso do Midnight Train? No Kaczaku, Midnight Train kocham. To bym miał naprawdę w czołówce. Ale mamy też bardziej negatywne opinie, że Litwa mech i Litwa to paździerz. Nie. Ale na pewno paździerzem nie jest Gustav. Because of you. Moi drodzy, co sądzicie o Belgii, która znalazła się wyżej? I patrząc na wyniki, 7 punktów jest ode mnie. Nie pamiętam, że dałem, nie wiem, co się tu stało do końca, ale fajnie. No i od Matiego jest 5 punktów. Nie dał punktów, tylko Kuba. Jak nie dałem, jak dałem. Nie, Kozan. Tylko Kozan. Kozan. No właśnie. No to Kozan out. Chciałbym wytłumaczyć się z tej decyzji. Dobrze. A potem będę się... Nie, potem wy się będziecie tłumaczyć. Ja się nie będę tłumaczył, dlaczego dałem 0 Albanii. Wy się będziecie tłumaczyć z punktów. Dałem 0 Belgii, ponieważ... To jest trochę paździerz. Faktycznie. Dziecko, ty masz 8 lat. Stwierdzam, że jednak to jest trochę paździerz. Takie słowa jak na 8-latka, no. I mi się nie podoba, no. Się dopiero słuch wykształcił. Znaczy, jak były tylko 3 piosenki znane, to jeszcze to było trochę śmieszne, a teraz już na tyle reszty stawki, to już... Nie wiem. Trochę mi się przejadło po prostu. Nie przepadam już do bardzo z tą Belgią. Ale do finału wejść ma szansę. Myślę, że na pewno jakieś ma. Nie będę wykluczał tego. Bo myślę, że Europa jest w stanie to kupić. Zwłaszcza, że no, głosują tylko telewizowe. Myślę, że tak. Ja tą Belgię bardzo chcę w finale, bo jakby na samym początku takie what the fuck, co oni w ogóle wybrali? Po czym się nagle okazuje, wow, to jest fajna piosenka. To jest fajna piosenka i ja lubię naprawdę Belgię tegoroczną. To jest bardzo przyjemny utwór, taka fajna klubówka w stylu lat 90. Gustav jest świetny live, tylko jedyna moja obawa jest taka, że Gustav przesadzi na żywo, bo jakby są sygnały, które mi zwiastują, że ten Gustav może przesadzić. Co właśnie się wydarzyło? Mój nas. Gustav nie żyje. Czemu nie żyje? Ja tylko przekręcam się do światła. Czarno-biały. Żona znalazła ciasto w pokoju. O, tutaj trochę jeszcze mam światła, czekajcie. Trochę ciemno się zrobiło za tobą, Kuba. Może być za mną ciemno. Coś do tego stoi.
Co tam stoi z tym? To chyba Gustaw. A, czyli też chodzi moja kolej, żebyś powiedzieć o Belgii. Tak. No więc ja powiem tak. Ja Gustawa miałem na przedostatnim miejscu podczas belgijskiej preselekcji, tuż nad Bopem Lornady. Więc cała stawka dla mnie byłaby lepsza. Długo mnie bolało serce za Sherry, długo mnie bolało serce za Gal Dragot, ale w tym momencie Gustaw to jest moje guilty pleasure, leci u mnie regularnie, codziennie kilka razy. Ja wtedy mam imprezę życia, nawet też trzeźwo, bez Primavery. Także ja chcę bardzo do Albanii jeszcze przejdę. Ja chcę bardzo Belgię w finale. Myślę, że to by było fajne otwarcie półfinału, a nawet jeszcze lepsze finału. Także ja trzymam kciuki za Gustawa. Był już na Eurowizji kilka razy, raz awansował, raz nie, jako chórzysta. Teraz niech awansuje jako główny wokal, jako Gustaw. I niech Belgia będzie dumna ze swojego wyboru. Przynajmniej oni w tym półfinale. Doskonale. Kajeton, co sądzisz? To jest najbardziej randomowy wybór tego sezonu. Ja pamiętam moją topkę z Belgii. Miałem Gustawa na ostatnim, Robert Kostek na przedostatnim, a Ulala pierwsze. To się skończyło zupełnie odwrotnie. Dalej mnie boli ten flop Ulala. Uważam, że to właśnie ta piosenka. A Gustaw? Mimo wszystko? Wydaje mi się, że do finału wejdzie, bo to jest taki banger, że ludzie to kupią. Ale wątpię, by to coś zdziałało w tym finale. Takie 22 miejsce, coś koło tego pewnie. Ale idealne otwarcie by było finału. To jest taka perfekcyjna piosenka do otwierania. Dobrze. Niko? Lubisz Belgię? Ja lubię tą Belgię. Ja mówiłem w ogóle wcześniej, myślałem, że Belgia ma też, miała w tym roku bardzo fajne te preselekcje. Mieli z czego wybierać. I myślę, że mimo wszystko Gustaw znajdzie się w finale, zwłaszcza, że ma też, uważam, dosyć dobrą pozycję startową, więc trzymam także kciuki i za Litwę, jak już mówiłem wcześniej, i za Litwę, za Belgię także. I też Gustawa słucham dosyć często. Dobra, Aniko, mamy kolejną osobę na linii, więc podziękujemy i zapraszamy potem. Bo przyszedł do nas Michał, którego też tutaj przeciągniemy, a teraz Laki, co sądzisz o Belgii? No to Belgia jest u mnie jedno miejsce niżej niż Telewizja Polska. Ale nie jest źle. A miałeś jakiegoś innego faworyta w tych preselekcjach belgijskich, czy dobrze wybrali? Chyba jest to jasne, że była to Cherin. Aha, no nie jest to szczególnie jakiś nietypowy wybór, ale fajnie. Ja też Cherin bardzo, bardzo lubię z dwiema piosenkami. Dobrze, Michał, a jeszcze damy ci się powiedzieć o Belgii, jeżeli chcesz. Oczywiście, jak najbardziej. Ja powiem tyle, że ze względu na to, że właśnie, że w tym roku po prostu odszedziłem sobie oglądanie tych wszystkich preselekcji. Ja jakby we wszystkich jakby wersji studyjnych po prostu nie oglądałem i się, szczerze się przyznam, że jak pierwszy raz zobaczyłem te występy, to ja stwierdziłem, że Gustaw powinien kurczę to wygrać, że tak jak słyszałem właśnie o tym hype'ie strasznie na sharing wtedy, a ja tak to tak widziałem, tak się zastanawiałem, kurczę, czy serio to ma to wygrać? Jakby dla mnie to było bardzo dziecinne, szczerze uważam, to był występ. Ja uważam, że jednak Belgia awansuje do finału na spokojnie, bo to jest jednak dosyć taki typowy Eurodance, ale ludzie tak to kupią, że na spokojnie, moim zdaniem. Tym bardziej, że to jest tylko telewątek, więc na pewno moim zdaniem awansuje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay. Co mamy na czacie? Też chcę Belgię w finale. Shane przeceniona. Jestem przerażony tym, że po finale byłem przekonany, że Belgia. A teraz to moim zdaniem pewnie przy niskim poziomie. Nadal uważam, że to cienka piosenka. Oceanside, że lepsze, powinno wygrać. Belgia będzie czarnym koniem. U mnie drugie miejsce w topce po Norwegii. Oto ciekawe. Nie widziałem osoby, która... Czarnym koniem to teraz ja jestem. Ja ze swoim duchem. No, dobra,
szybciej, bo to Sizorele pan uchodzi. Widziałem ją. Okej. Dobra. Kozan, możesz przeczytać czat, bo muszę coś zrobić w tym momencie ważnego, kluczowego. To przejadę sobie to górę wszystkich. Belgia kocham, bądź w finale, please. Do Belgii się przekonał Micha. Ratel pisze, że też wejdzie albo nie wejdzie, raczej powinno awansować, wpada w pół. Ale dobrze, albo wejdzie, albo nie wejdzie. Wejdzie, albo nie wejdzie. Według Piotrka Eurovision, albo nie wejdzie. To będzie szokujący qualifier. No to jak wejdzie, to nie wiem, czy szokujący. Bo chyba to... nie szokujący nawet. Tajemniczy pan, jak na początku mi kompletnie się nie podobało, tak teraz because of you jest u niego całkiem wysoko. Sądzę, że Sherin była lepsza i to ona powinna wygrać. Muzycznie tak, no ale występ był dość kiepski. Dość taki dziecinny, powiedzmy. Zbyt kolorowy może. Nie lubię czyli, kolory. Czyli coś, czego aktualnie Gutowskiemu brakuje. Ej, mam kolory. Odpali mnie za to. Dobrze, przepraszam, że tak nie będę mówił. Jacek Pokrywka pisze, że jest przerażony tym, że powinna, ale był pewny, że Belgia, a to teraz moim zdaniem pewniak, przy tym niskim poziomie nadal uważam, że to cienka piosenka. Ja też uważam, że to cienka piosenka. No i... dobra. Nadia pisze, że Belgia miała takie dobre selekcje, wybrała średniaka. Powiedzmy, że tak. Ziemrek pisze, że Belgia jest super. Nie oglądał selekcji, więc od samego początku bardzo lubił tą piosenkę. Belgia też ma swoich fanów. Ja nie miałem tam niestety. Tutaj też, że Oceanside powinno wygrać. To o czarnym koniu. I ulala. To w zasadzie chyba tyle. Dobrze, więc przejdźmy do kolejnego kraju. A kolejny kraj zapowiada się przy Gutowskim. Albania. I wytłumaczymy... Uważaj, Gutowski, obróć się. Sidorella Kelementi dostała 10 punktów ode mnie, 8 punktów od Kuby Gutowskiego i 6 punktów od Piotra Dyni, reszta wyzerowała, wystarczyło na 7 miejsce. Jesteście chorzy. Nie jesteśmy chorzy. Jesteśmy zachwyceni. No to jesteście chorzy. Lubimy wartości rodzinne, dlatego zachwycamy się Albanią, gdyż jest to rodzina. To jest rodzina, Polska, kraj tradycji, kraj rodziny, wspieramy tradycyjne wartości, czyli zdrowe polskie i albańskie rodziny. A tak naprawdę to Duje było moim trzecim miejscem na FIFA, jeżeli dobrze pamiętam. Potem się przyzwyczaiłem do wersji fikowskiej, czyli z orkiestrą, potem wyszła wersja, sobie zapalę światło. Wersja studyjna, z którą byłem jak... Nie, to jest w ogóle... Co to robisz w tym ogniu, Sidorelej? Odpaliłeś je. Naraz padajcie w mojej topce. Potem przyszedł Pep, a ja byłem jak... Duje... O Jezu, zgasło. Jakby zakochałem się w Duje na nowo, jak ich zobaczyłem na żywo. Oni są tacy uroczy, tak żałuję, że nie dorwałem ich dobrze, żeby z nim pokazać, żeby zrobić zdjęcia, żeby zrobić z nimi w ogóle wywiad. Jakby ja żyję teraz do rodziny Kelmendi, ja chcę ich poznać, ja mogę jechać do Albanii, poznać ten cały gang. No, dla mnie jest to coś, co pokochałem na nowo, obecnie to na 6 miejscu ogólnie w topce. Ale czy to wejdzie do finału? Wątpię. Chociaż jeżeli Angela Peristeli zdołała wejść do półfinału, ale ona chyba w televotingu nie wchodziła, ale weszła.
To myślę, że jednak Duje może wejść, mają też diasporę w Grecji, także myślę, że Dyszka powinna wlecieć z Grecji. Drugie 10 punktów poleci z Polski, bo ja i pan tak będziemy na to głosować, więc już mają jakieś tam, nie wiem, z 30 SMS-ów. To wystarczająco jak na polski televoting, żeby dostać 10 punktów. Także co się go zaśmiejesz? Co się śmieje? Bo się sklonowała. Kto się sklonował? Są dwie. Uważaj, z drugiej strony się obróć. O, matka teraz z drugiej strony, to coś Cinderella. Znaczy, no, ja jestem obecnie wielkim fanem. Jestem obecnie wielkim fanem Albanii i będę bardzo trzymał kciuki za rodzinę Kelmendi. Mimo że no. Evita Elza Lila śpisz od kołaniołku. To jest moje największe tego jeszcze guilty pleasure. W sensie ja nie miałem guilty pleasure, już je mam. To jest Albania. Ja kocham Albanię. Ja jestem jakby Albańczykiem w tym roku zdecydowanie. Jakby to jest tak śmieszne. W sensie jakby koncept w ogóle wysyłania całej rodziny na Eurowizję jest wspaniały. To jak zobaczyliśmy ich... Gotowski sobie kamerkę spalisz zaraz. Zobaczyliśmy ich live przy próbach. Jezus, ja kocham. Kocham ich z całą pewnością. Jakby naprawdę to będzie kicz, ale to będzie kicz taki cudowny. Oni wejdą. Ja wam mówię, oni wejdą. Kozan? Tak? Co tam? Co tam u ciebie, brachu? Czemu ty zajmowałeś Albanię? I możesz pożegnać i ostatnie słowa powiedzieć. Bo nawiedziła mnie Cinderella i zawładnęła moim ciałem i... Who the hell is Cinderella Kelmendi? I wzięła mi zero, wpisała po prostu, a tam chciałem 12 wpisać. Nie. Aha, wiem, no to zaraz ci poprawię. Zaraz poprawimy. To przestajemy gadać o Albanii, przechodzimy dalej. Albania jednak na pierwszym miejscu, okej. Okay. Tak, super. No ja nie przepadam za Albanią, no. Lubię. Znaczy, Albania slay, tak, 12 punktów. Przepraszam, ja dzisiaj mam huśtawkę emocjonalną. A nasi drodzy goście, Karton na początku może. Co sądzisz o Albanii? Ja przespałem pit, ale wiem jedynie tyle, że Duje wygrało. Duje wygrało, tak. Ja, że jedynie Bura i tą babę, co w ciąży była. Jaka baba była w ciąży? Nie, pamiętam, że jakaś baba była ruda i się na nią fandom zcikał. Czekaj, nie. Erza czy Erma? Nie. Fifi. A, to Fifi była. Wymazałem to kobietę z pamięci. Mateusz Bochna twierdził, że ona będzie... każdego była pierwsza. Mateusz Bochna, jakieś półtora miesiąca przed Fikiem. Nie znam, twój sobowtór. Twój sobowtór półtora miesiąca przed Fikiem nam pisał, że ona jest pewniaczką, w ogóle jedzie już koniec po Fiku całym. No. Taki to ekspert. Ja też jestem ekspertem. No właśnie, ale na pewno nie od elektryki. Ale od pirotechniki. Teraz wyszło. Dobrze. Laki, co sądzisz o Albanii? Albania jest jednak moim 11 miejscem pomiędzy Cyprem a Islandią, więc... Ale no jednak gang Kelmendi nie jest jakiś wybitny. Mogło być lepiej zawsze. Ale... To jest aż tak źle, to... Nie. Niestety nie widzę, co Gutowski na to chciał powiedzieć. Michał, chcesz powiedzieć coś o Albanii? Nie, to tylko tyle powiem, że ja ogólnie uwielbiam bardziej takie bałkańskie właśnie takie rytmy. No i szczerze, cieszę się, że przynajmniej Albania po flopie Lonii znowu nie poszła w jakieś totalnie bałkańskie balady, że przynajmniej, że jednak troszeczkę coś bardziej takie uptempo jednak poszli. Ogólnie tym bardziej, że po tak bardzo mi się to podrosło strasznie. Może ja przyznam szczerze, że po Fiku też polubiłem ogólnie Albanię, ale
teraz mam jeszcze chyba wyżej w topce, chyba gdzieś nad blisko top 10 nawet bym powiedział, więc ogólnie całej stawki. Więc ja życzę ogólnie Albanii jak najbardziej awansu. No to dobrze. To dobrze. Okej, okay, no to co tam na czacie mamy ciekawego? A, jeszcze Custos i Zoropt, oczywiście. Gutowski, tak. Pokaż zapalniczkę teraz. Coś musimy sprawdzić. Okej, okay, idealnie. Doskonale. Dobra. Custos i Zoropt przoduje. No tak, tak jak duje, no to jest top 1 na Eurowizji, no to Custos i Zoropt byłby top 1 50-lecia. 70-lecia Eurowizji. Albania jest strasznie underrated, jak dla mnie piosenka jest ok. Wokale super, ale nie lubię tego typu muzyki, źle mi się tego słucha. Mafia Kelmendi. Gang Kelmendi. Lubię, mocne ale... słowa. Rafał pisze, myślę, że Albania wejdzie i to 105. Koszmarek, ale pewnie uratowany przez mocarny występ Saszy i Diasporę. Tak, moje guilty pleasure to Dania Breaking My Heart. Uwu? Kaczek pisze, Atomika by wygrał EST. Zgadzam się, zgadzam się. Europa nie była gotowa na Atomikę. No tak, ale na szczęście Jurorzy albańscy są przed Europą. Oni są ponad to są. Więc tak, dobra, czy jeszcze coś mamy tutaj ciekawego? Fik w tym roku bardzo silny. Tak, zgadzam się. No z Elsą Milą myślę, że też by wyszli. There is a ghost in my body and she sidder like a Kelmendi. Boże, jaki piękny zachód słońca mam dzisiaj w Poznaniu. Oh, mi opady, there is a ghost in my body. Oh, 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 oh. Kuba utworzył z Albiną Which is the loud. Okej, okay, anyway, dobra, mogłem tego nie czytać. Co? Nic tam nie było. Dobrze, przejdźmy może do Australii, która będzie to kolejnym krajem. Nie będziemy jej poświęcać aż tak dużo pewnie czasu jak Wielkiej Albanii. Co sądzicie o Australii? Bardzo słuchalna. A słuchalna, moje ostatnie miejsce w topce. Oddaję głos Kozanowi. Aha, no i wybiłeś mnie z rytmu trochę, dziękuję. Chcesz ducha ze sobą, żeby ci przywrócił do rytmu? Nic. Wszystkie albańskie duchy są aktualnie w domu Gutowskiego, ja nie potrzebuję żadnych. Ale fajnie, bo tak oczy świecą, jak jedyny biały punkt na tym ekranie, to są jego oczy. Przebijają to się przez... Jezu, teraz to już w ogóle zniknął. No chyba poszedł gdzieś w ogóle. Nie widać oczu. Duchy go porwały. Nie, ja się boję. Nie patrzę na tą kumerkę. Dobra, Kozan. Największy fanie. Jak pierwszy raz usłyszałem snippet minutowy na profilu Crystal Ball ESC na Twitterze, snippet minutowy Australii, to kopara mi opadła i powiedziałem każdemu, że daję na pierwsze miejsce i mają się odwalić, bo jestem mega fanem. Teraz mam tą Australię gdzieś tak, no nie wiem, na 11, 12 może, ale wciąż uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Ja Australii dałem w tym półfinale 8 punktów, to jest moje trzecie miejsce. I myślę, że Australia znowu może wykręcić takie 15 miejsce, jak koło tego jak ostatnio i... W półfinale chyba. Sobie dobrze poradzą. Cicho, Sieć Gutowski, tej ciemności, kurwa. Co to za słowa jak dla ośmiolatka? Co to było? Co to miało być? Odwalić ode mnie, duch mnie opętał. Jednak nie spodziewałem się, że przylecą tak daleko. Oj, z Poznania do ciebie nie jest tak daleko. Edgar Allan. Edgar Allan. No dobra, cicho. Lubię Australię. Bardzo fajna piosenka. Spokojny finał. Koniec opinii. Kajton. I się zmutował, więc może dajmy głos Lucky. Jednak Australia to jest zdecydowany regres do Dreamer, ale nadal jest to nie aż tak nisko i nie jest to osłuchalne. Ja też wolę Dreamer, szczerze powiedziawszy. Ja też, ale jedno nie. Ja się nie zgadzam. Mm-mm. Nie wiecie, co jest dobre. Dzieci robią głosy. Duje jest dobry. Ciruje. Ciruje.
Duje. I tu wchodzi Sidoleo. Dobrze, Michał. Szczerze powiem tak, gdyby nie ostatnia mi pozycja startowa, to szczerze Australię jakby miałem tak na granicy szczerze awansu. Ja byłem wręcz byłem bardziej byłem jednak za to, że jednak nie awansuję, bo dla mnie to jest taki rok, ale taki szczerze bez pazura. Tak szczerze, no wolałem jednak Dreamer zeszłego roku, no sorry. Aczkolwiek, no mówię, to może być trochę tak. Trochę tak jak na przykład tam z Danią 2021, że też praktycznie byli chyba na dnie samym pamięta fanów, a przez to, że też byli właśnie jako ostatni w rekorderze, jednak byli bardzo blisko, więc może jakiś cudem może awansuje z tego 9-10 miejsca, ale ja szczerze aż takim wielkim fanem po prostu Australii nie jestem w tym roku, no sorry. No nie. Okej, okay. Dla mnie... Grotowski, co ty właśnie pokazujesz? Romantyk. Czekaj, próbuję rozpiszyć Kozana. Zaraz. Zobaczmy, co Grotowski pokazuje w ogóle. Ej, on w tej 17 wygląda, jakby nie miał włosów, takie jajo. Czekaj. Dobrze koszulkę podwinąć. Do góry. Czemu on koszulkę? Kutowski, nie! To zobacz, takie pęknięte, że tam tak na boku. Ja nic tam nie widzę. Jeszcze zbiłem kontaż na 200%, więc on był dosłownie takim duchem. Ale dlaczego nie mam prądu? W bloku obok mają prąd. Zaczął śpiewać Duje, bo odłączyli. O, czekajcie, taki Gutowski będzie teraz. Patrzcie się, fajny Gutowski będzie. Dobra. Z Australii przejdźmy do Islandii, która to znalazła się wyżej, dość niespodziewanie jak dla mnie, ale złapywała punkty po prostu od każdego. Złapała punkty od każdego i przez to znalazła się tak wysoko. Lubicie Islandię tegoroczną? Tak. Lubię Islandię. Lubię Islandię. Lubię Dalię, lubię Power. Lubię szybkie piosenki. Lubię Islandię. Lubię. Nie, ja dałem 2 punkty Islandii. To trochę mnie zdziwiło, że aż tak polubiliśmy Islandię, żeby dać ją na 5. miejsce, no ale spoko. Ja mam Islandię w top 10. Jakby Mateusz śmiał się z tego, że Islandia się mu załapała do top 5, co... O kurde. Już po. To taka zabawna historia. No, tak. Więc to tylko potwierdza, jak słabo jakościowy jest ten półfinał względem pierwszego. Ono jest bardzo fajne na żywo przede wszystkim. I myślę, że ono wyjdzie. Aczkolwiek no, to nie są jakieś wysokie loty. Gadaliśmy gdzieś dość o Islandii już tutaj, że szkoda, że oni mieli takie preselekcje w tym roku, bo im się największe gwiazdy powystrzeliwały w poprzednich latach. I nagle się okazało, że nikogo znanego nie mieli w preselekcjach. Jakby trochę kusiło na ich miejscu wybrać okej. Ale człowiek z tym... Okej. Bangier. A co wy myślicie? Może Michał na początek. Powiem tak, że wolę jakby samą sobie jestem ogólnie na żywo, bo jednak sama Dilia jednak bardzo potrafi jednak emulować w ogóle te całym głosem, w ogóle całe w ogóle, bo też chyba słyszałem, że chyba gimnastykę, coś z gimnastyką robiła, czy mi się myli. Studiuje fizjoterapię. Okej. No nie. Ja po prostu nie przeglądałem biografii artystów, ale no co? Nie no. Miara okej jest dla mnie, no nic więcej, no. Ogólnie. Okej. Spoko. Kajton? No ja nie wiem, czy to wyjdzie, bo czy byście na to zagłosowali, tak szczerze?
Nie. Migdolna piosenka, ale... Tak. Ale ten Głodowski by zagłosował też na Albanię, więc jakby... Znaczy ja też w sumie. Jezu, chciałbym powiedzieć, że pojedziłem w siebie. Albania, na Albanię zagłosuje Albańczyk każdy. To jest trochę neutralne, ale... Polska na większości Eurowizji. Tylko, że Islandia nie ma 50 milionów ludzi poza krajem. A Laki, ale... co ty myślisz? Islandia jest naprawdę dobra i wyjdzie z tego półfinału, tyle że Celebs i Doomsday Dance to była jakby to, że oni nie wygrali, to jest tragedia. Zgadzam się. To jest tragedia. Zgadzam się. Zgadzam tragedia. Się. Tragedia. Co tam mamy ciekawego na czacie? Okej. Nie wiem, co jest na czacie, ale wiem, że członkini familii Carmendi właśnie się jest w moim pokoju. Co ona tutaj robi? Jak ona się tutaj znalazła? Cię boję. Zmieniłaś tapetę na lepszą. Dzień dobry. Czy tu pojawił się jeszcze czerepcia? Dzień dobry. Tak? Dobra, czat. Oblałem się wodą ze śmiechu, uwielbiam. Dziękujemy bardzo. Tylko Cedar Lane nie oblej. My chyba pominęliśmy, by the way, komentarze na czacie po Australii, tak mi się coś zdaje. Po tym trójkąciku przestałem czytać chyba. Uważajcie na Cidorele, bo was nawiedzi. No tutaj w Australii, kogo obchodzą kangury, nie było jakoś super dużo opinii. Nikogo. Przepraszam. Nie. Ja chcę podcast o życiorysie każdego z członków rodziny Kelmendi. Załatwione, sam będziesz go prowadził. Ja myślę, że każdy członek teamu powinien o jednej osobie. Każdego sobie wybierzemy. Tak, każdy sobie wybierze. Ale to wtedy kto weźmie Cidorela? Ja, bo ona mieszka ze mną. Najpierw sobie światło ogarni. Okej, zaklepane. Nie, w ciemności będą nagrywać. Kozan spokojnie, where family content. Zaraz będą szoty i będzie do nas do szkoły. Wy nie wiecie, co ja teraz robię, bo jak się zapali światło, proszę, to nie robię tego. Co? Jestem dobry chłopc. Australia, tak. Cedar Lea uprowadziła Kubę. Australia 0 na SC. No jakby teoretycznie są gdzieś plotki, że to może być ostatnie podejście, bo oglądalność jest taka sobie. Ale myślę, że będzie zaproszona. Islandia super. Kaczek zachwyca się wielkimi celebsami. Irlandia bardzo spoko, jak nie wejdzie, to się wkurzę. Islandia jest przehypowana. Kaczak, Langi, Seli, Ox, Kugarmier. Wspaniałe. Mam nadzieję, że będzie cool dla Australii. Islandia mi się w tym roku podoba. Piosenka dodaje energii. Ma taki power. Power. Oj tak, Islandia u mnie zyskała po Pepie, mega głos w głosie, mega power w głosie, mega głos w głosie. Mam nadzieję, że będzie miała świetny staging i przejdzie. Ja najbardziej lubiłem Dilię Osk, ale cieszę się, że Dilia wygrała. Power. Cedar Lea zostaw Kozana, od 8 lat. Zgadzam się. Kozan został zabrany. Proszę, zostawcie mnie, boję się. Nie. Ja uważam, że Cedar Lea byłby świetną matką dla Kozana, no ale dobra. Okej, okay, dobrze. Jeżeli nie wiedziałem, że to czerep się pisze przez to profilowe Klas Gutowski w ciemności, przepraszam. Dobra, musimy pójść dalej. Więc podejdźmy do kolejnego kraju, a kolejnym krajem będzie Armenia. Brunet, Future Lover i ja na samym początku powiem, ale niewiele. Nie zachwyca mnie Armenia. Dobra piosenka, ale to nie są moje klimaciki. I ja to miałem pod kreską, nawet takim półfinale. Kozan, Kuba. Znaczy, Armenii no, nie robi dobrze to, że startuje na drugim miejscu. Co jest właśnie dziwne, właśnie z tym rekorderem w tym półfinale. Mi się w tej piosence podoba tylko ten koniec, gdzie... Jest jakieś tam większe walnięcie, ale no tak naprawdę to jest tyle. Ja dałem Armenii 6 punktów, no ale to dlatego, że ten półfinał jest mierny dość i tyle mogłem jej dać. Znaczy Armenia wejdzie nawet z tego drugiego miejsca, ale ja nie przepadam aż tak bardzo tą piosenką.
Ja na początku, jak słuchałem tego pierwszy raz, jak się obudziłem się, pamiętam, na premierę, o 19 bodajże to było, to byłem jak, aha, i na tym mieliśmy czekać, to miało być takie mega wow, i nie słuchałem tego, ale teraz tego słucham bardzo dużo, mam to bardzo mocno w top 10, bodajże na 7 albo 8 miejscu. Dla mnie Armenia to jest pewnie jak dwójeczka i wcale nie zaszkodzi, chociaż po Armenii jest potężna Rumunia, także bałbym się na awans. Przed winnerem. Przed winnerem, no to będzie największe zadanie, ale myślę, że Armenia jest pewniakiem w tym roku, także bez większego problemu znajdzie się w finale. I myślę, że może być na top 3 półfinału. Mi się wydaje, że to by mogło być lepsze. Tymi samymi to wątpię. Nie, tak nie wiem. Sorry, ale w lesie jestem i wieje. Jeden z pokoju sobie daje Leon, drugi w lesie, czwarty w piwnicy. Doskonałe warunki robienia live'a, polecamy. Misiel ją widział. Zostaw moją piwnicę. Dobrze. To co, może zapytajmy się, Michał, co sądzisz o Armenii? To wyzwanie zgadzam się z Kubą. To jest, jak za pierwszy raz to tak słyszałem, to tak, ja tak, okej, okay, może to gdzieś awans, może raczej to awansuje, to tak, raczej to nie raczej tak zachwyci, ale tak, jak im dłużej, ty tak dłużej trochę zacząłeś tak bardziej to słuchać, to tak kurde, tak mi się sobie, o Jezu, to jest takie to siwo, słuchajcie. Ja autentycznie się popłakałem przy Armenii. A podobno słyszałem, że też podobno mają użyć tych dzwonów chyba, tak gdzie chyba użyli też chyba w teledysku, jeśli pani się nie myli chyba. Bo coś chyba były takie ploty. I nawet dla mnie na drugiej pozycji startowej, moim zdaniem na spokojnie powinna awansować dla mnie Armenia. Boże. Okay. A, dobrze. Co się stało? Znowu na chwilę miał prom. Aha. Dobra. Lucky, co sądzisz o Armenii? Aha. No i kolejna ofiara Sidorelli. No i kolejna ofiara. Ale właśnie, bo mamy kolejną osobę, która do nas wypadła i to był Bartek, tylko że już zniknął, a przed chwilą tu jeszcze był. Więc okej. Przejdźmy sobie może do czatu, zerknijmy, co tutaj się dzieje. Pewniak do finału. Ja widzę Armenię jako taki shocking non-qualified. Armenia nudny utwór. Armenia może przejść, ale może nie przejść, ale raczej przejdzie. Przejdzie. No lubię. Hex. Katrzak oczywiście pisze. Katrzak właśnie poleca jakiemuś człowiekowi z czatu jakiś inny utwór Teodora Andrej. O matko. Jezu. Ja polecam utwór Tatuaż. Teodor ma ponad 100 piosenek, także każdy daje coś dla siebie. Doskonale. Armenia ma fajny klimat, mój zwycięzca tego półfinału, Armenia top 5. Wiele osób się tym zachwyca, a Feb niewstomotnie. Ja gdzieś tak mam, że jeżeli ktoś odpadnie tak niespodziewanie w tym drugim semi, to ta Armenia źle opakowana mogłaby odpaść. Tylko czy będzie źle opakowana? Nie sądzę mimo wszystko. Mi się wydaje, że kandydatem do odpadnięcia z opakowania jest inny kraj, o którym będziemy mówili chyba zaraz? I tym krajem jest Gruzja, jeżeli ci o niego chodziło. Chodziło mi o ten kraj właśnie. I to jest Iru i Echo, i to jest dla mnie 0 punktów, bo ja tej piosenki nie rozumiem. Ja ją trochę zrozumiałem, ale... Znaczy uważam, że to jest pewny finał dla Gruzji, tym bardziej, że no, Gruzja była ostatnio w półfinale lat temu 7. Więc teraz by... Wypadałoby awansować w końcu do tego półfinału, tym bardziej, że to jest Gruzja, która przed tym 2017 była jednym z lepszych krajów według mnie na Eurowizji. Wysyłali mega dobre piosenki, robili dobre występy. Także nie wiem, co się stało z tym krajem. Mieli kilka piosenek, z którymi już powinni awansować, a im się nie udało.
Także tutaj myślę, że Iru będzie na spokojnie w finale, chyba że właśnie przesadzą z występem i ubiorą ją tak jak w tym teledysku i zrobi, nie wiem, drugą Runelę, czy nie wiadomo co. Ale sama piosenka dla mnie jest na awans. Gruzja to jest jedno z moich największych zaskoczeń w tym roku. Bardzo lubię, naprawdę bardzo lubię tą Gruzję. Jestem ogromnie zaskoczony na plus. Jak dla mnie, już pomijając to, że Gruzja jest pewniakiem w tym półfinale, to myślę, że Gruzja może zawalczyć o top 3 i może nawet o wygranie tego półfinału, jeśli to ładnie opakują. A jak w finale, no to też może powalczyć o to top 10, ale na pewno to będzie dobry wynik dla Gruzji po dłuższej przerwie. I cieszy to, naprawdę cieszy, że w końcu się wzięli w garść. A czy już powinni Circus Mirgus powinno rok w temu wygrać, ale no Europa nie doceniła i no cóż. Przykro mi. Europa doceniła, tylko Martin Osterdal uznał, że coś podejrzane do punkty dla Gruzji i no on nie docenił. Bo Polska dała punkty, Azerbejdżan dał punkty, San Marino dała punkty, Rumunia dała punkty, Gruzji. To było z czystej sympatii. Tak, z czystej sympatii. Widzowie polubili tę piosenkę. Przecież to dzisiaj Circus Mirkus lata w polskim radiu. O co wam chodzi? Dokładnie. Circus Mirkus. Look me sideways. Czepcia. Gruzja. Co? Lubisz czy nie lubisz? Lubię Gruzję. Lubię muzykę, ale tej muzyki nie lubię. Jakoś mi tam ta Gruzja taką przeszła. Nie ogarniam tego, co tam się dzieje. Nie ogarniam, po jakiemu ona to śpiewa. Jaka to jest odmiana angielskiego? Gruzińska. Naprawdę się mocno zastanawiam. Taki trochę bajzel mam w tym utworze. Nie mam gdzieś tam koło 25 w topce i wyżej nie będzie i wejdzie sobie do finału, bo w sumie na żywo jest slajd, przyznam. Widziałem ją na preparty, to dawała radę w Barcelonie, chyba tam preparty i oglądałem to nagranie, super była i tam mega mi się nawet podobało to. Pamiętam, zrozumiałem co ona śpiewa, więc wow, postęp. Ale wersja studyjna out dla mnie. To może jeszcze Lucky. Wypowiedź się. Gruzja wygra. Półfinał, czy Eurowizję, czy konkurs 70-lecia? Wszystko. Barbara Dex. Wszystko. Dobrze. Okej, okay, co tam ciekawego na czacie się dzieje? Kozan. Ktoś Kaczak pisze, wspaniała muzyka. Iru Slay. Slay. Tak samo jak Wierald Salarik. Tak, skoro Kaczak tak pisze, to, no, to musi być prawda. Klaudia pisze, że Gruzji nie rozumie i nie rozumie zachwytów nad nią. Czyli to jest to, co tutaj już chłopacy mówili o tym. Ratel pisze, że chat GPT pisał ten utwór. Możliwe po tym tekście, można się domyślić. Piotrek pisze, że Echo ok, ale bez szału. Hex ma Iru w top 10, więc tu już jest rozrzut opinii. Rabini się wypowiedzieli. Ktoś ma Iru na drugim miejscu, tutaj na piątym, a Ratel pisze, że Circus Mirkus lepszy od Iru. Zgadzam się. Circus Mirkus jest lepszy od wszystkich, nie tylko od Iru. Cześć. Hex pisze, że jako widz, który przed Eurowizją nie słyszał żadnej piosenki, to Circus Mirkus było straszne. Jak zbanować użytkownika z czatu? Już to robię, czekaj. Nie! Nie, nie rób. Nie! 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 Czekaj, jak to zrobić? Nie, Czepcia! Co ty zrobiłeś? Nie! Znowu kogoś usunął! Nie, to Maria. Czepcia, czemu ty znowu coś usunąłeś? Jakie pisanie do użytkownika z czatu? Przepraszamy. Przepraszamy za Czepcia. Znowu go. Czepcia, co ty robisz? Przepalasz zaraz. Czerwia po prostu lubi usuwać ludzi. Zbanuj Czepcia. No. Banuj. I po Czepci. Dobrze, moi drodzy, mamy spokój w tym momencie.
Możemy więc przejść do... O, czekaj. Zaraz. Usunie komu moderatora zarządzającego. Konrad Kiepka nie jest już moderatorem zarządzającym kanałem. Doskonale. Przejdźmy więc do kolejnego państwa. Jest to Słowenia. Joker out, carpe diem. I chciałbym powiedzieć, że to jest 0 punktów Piotr Dej i 2 punkty Mateusza Bochny. Możecie właśnie rozpocząć lincz. Kocham Słowenię. Kocham Słowenię, to jest absolutnie... Jakby już od studyjki byłem, że wow, fajna muzyka, ale to jest growler taki, że to jest moje absolutne top 2, top 3 w tym roku. Kocham Słoweńców. Chcę, żeby to było w finale i to jak najwyżej. I myślę, że będzie. Ja myślę, że Słowenia na luzie zrobi, nie wiem, top 5 tego półfinału, może nawet top 3. Europa to kupi, no, to jest fajne, to jest, można się do tego pobawić. Chłopaki zrobili dobre show na Pepie, tak jak słyszałem. To cały full package i myślę, że... No taki full to nie był. No package, nie full, dobrze, przesadziłem. Ale nie będę mówił, co brakowało do full package. Kto ma wiedzieć, ten wie. O nie, Kubie, nie! Tak nie wolno. I myślę, że Słowenia zrobi znowu dobry wynik, tak na miarę, nie wiem, znowu top 15 może. Może niższa druga dziesiątka. I myślę, że jak najbardziej im to wystarczy. Kuba, masz czas na zachwycanie się. To teraz ja. Ja kocham Joker Out od momentu ogłoszenia, kocham piosenkę, kocham Carpe Diem, żyję do tej piosenki, żyję dla każdego z nich. Jakby Lublana 2024, uwielbiam tą piosenkę, jest to najlepszą piosenka na Eurowizji, jaką słyszałem od dawna. Duje to jest drugie miejsce, ale Bojan, Joker Out, światło zgasło. Jakby, no, kocham tą piosenkę, to jest moje numer jeden, jakby słucham od przynajmniej miesiąca obydwu albumów Joker Out i jestem jakby zachwycony ich twórczością, ich osobami, osobą śpiewającą szczególnie, ale nie tylko. Jak jeszcze nie powiedziałem tego, to kocham Joker Out, kocham Carpe Diem. Co ja mogę powiedzieć, kocham do piosenkę i tyle, no. Kuba Gutowski, zrób swoje top 5 członków grupy Joker Out. O nie, mam 20% baterii. Moje top 5 grup Joker Out to na 5 miejscu nikt, na 4 nikt, na 3 też nikt, na 2 wszyscy oprócz Bojana i na 1 Bojan. Doskonale, doskonała topka. Kto mógłby się wypowiedzieć? A nie, Czerepcia Mebala, przypominam. Dobra, Laki. To Słowenia, będzie to dobry wynik i to tyle właściwie, co można o tym powiedzieć, bo nie jest to jakieś bardzo wyróżniające się, ale bardzo przyjemna piosenka, więc raczej będzie to wynik, może nawet top 10. Dobrze, szanujemy opinię, aczkolwiek Kuba Gutowski właśnie przyłożył twarz do ekranu i zdjął okulary. Michał. O Jezu. Absolutnie kocham Słowenię, to jest totalny banger. Ja, to jakby to jest totalny mój typ muzyki. Kuba lajkuje. No, oczywiście. Nie, ja po prostu słuchajcie, tak kocham tych chłopaków jeszcze, bo tak słuchałem jeszcze tych poprzednich twórczości, też ostatni też Demonii, Jezu. Ja myślałem właśnie, że z Demonii w ogóle pojadą na Eurowizję. Ale... Halo, przecież tak się nie galopować, to jest mój zespół. Ale co mam powiedzieć? To jest. Ja życzę po prostu Słowenii po prostu jak najlepszego. Ja tym bardziej, że ostatnio Słowenia no, miała problem w ogóle z awansami, to chcę strasznie, żeby teraz się odwróciło wszystko po drugiej stronie, więc oczywiście. I dla ciebie też, Kuba, oczywiście oczywiście serduszku też dla ciebie. No. Aż tam Kuba zlagowało w tej chwili. Cały czas tam Kuba reaguje.
No, u mnie zlegowało cię. To nie zlegowało się do jednym miejscu. Dobrze, okej, okay, w porządku. Co tam mamy ciekawego na czacie? Słowenia kolejna piosenka z mojego top 3 liczącego 6 piosenek, pisał Kaczak. Słowenia wygra w tym roku Ratel. Niko 15 pisze, wybaczcie za kolegę, już byłego kolegę. Kaczak, Rybozo Czerepcia. Maki Roll, Słowenia moje top 1. Piotr, Carpe Diem, wspaniała muzyka, uważam, że świetna. Ktoś, 78. Joker Out to według mnie flop będzie w tym roku. Zbanuj z życia. Od tego jeszcze lepcie. Usuń mu natychmiast, bo zawsze wróci flop, to ja sam to zrobię. Misia Jurowicza zostanie usunięta komórkownikowi z internetu. Im dłużej słucham Słowenia, tym bardziej ją lubię. Słowenia winner, niech żyje Czerepcia, pokój jego duszny. Słowenia ma bardzo fajny klimat, Slay, kocham. Słowenia będzie w top 10 tegorocznego ST, jest czarnym koniem. Give me San Marino. Lucky San Marino już mówiliśmy na samym początku. Słowenia jest czarnym koniem? A wiecie, kto jest czarnym koniem na tym live'ie? Ja. Okej. Okay. Słowenia, o, Patro 135, Gutowski, słuchaj. Słowenia jest najbardziej overrated piosenką w tym roku. Moje 27 miejsce w topce, a może być jeszcze niżej. Uwieram. Zbadujcie go. Piotrek, ja lubię wszystkie piosenki Joker Out. Lubię Joker Out. Top 5 Joker lubię, Out. Lubię, co możecie. Lubię Słowenię. Top 5 Joker Out, Sidorle, Albina i jej dziwny brat. Tak, to nie jest dziwne. Śpiewa dwa słowa w piosence, ale nie jest dziwne. Lucky, co się to dzieje z Kubą? Fajne. Słoweniary. Słowenia szybko się wkręca, moje top 5 tego roku ESC. Jestem w tym roku dumną Słoweniarą, pisze Nikodem. To będzie ich wyczekiwany awans, pisze Piotrek. Już nie mogę, pisze Czerepcia. Słowenia jest białym koniem. Lucky. Jakim białym? Kuba zawał. Koret Kiepka pisze, że zbanowałbym. Na szczęście nie masz już takiej możliwości, nie możesz niczego usunąć. Czarnym koniem może być Chorwacja, jednak taka Mołdawia 2022. Dobra, co nam zostało? Została nam Austria. Who the hell is... Edgar. Aczkolwiek mamy też Luckiego, więc może akurat dla odmiany Lucky zacznij. Masz taką ładną nazwę na Discordzie, że nie mogę ci nie oddać głosu na początek. No, Austria, też po Gruzji, Armenii, najlepsza piosenka. Who the hell is Sidorella Forever? Najlepsze. Doskonale. Dobra, no to Gutowski. Ja? No, ty. Ja. Ty. Co ja mogę powiedzieć na temat Austrii? No nie będę się już takim zachwycał jak Słowenią, bo no nie wypada, tak? Miłość się ma tylko jedną. Można ją podzielić na pięciu chłopaków. Można ją podzielić na pięciu chłopaków zespołu Joker Out, ale to jest dalej jedna miłość. A co do Austrii? No ja jestem ciekawy, jak to przedstawię w ogóle na scenie. Bo mnie chyba najbardziej zastanawia od momentu, kiedy reagowałem na tą piosenkę, bo piosenka jest bardzo sympatyczna, bardzo wpada w ucho. Austria mi się wydaje, że to jest pewniak do finału, ale w tamtym roku przed prepartii też tak mówiliśmy, że to będzie pewniak do półfinału, potem wyszła Pia Maria, chociaż no Tea dobrze śpiewa, bo pokazała to między innymi na Beowizji. Selina, podobno też, więc o wokale się raczej nie martwię, więc do końca sobie mnie występ na żywo tak naprawdę. I życzę Austrii jak najwyższego miejsca w finale, w którym na 100% się pojawi. Let me be your halo. Uwielbiam Austrię. To jest moje pierwsze miejsce tego półfinału. I Austria wygrywa półfinał. Co ty robisz, Kutowski? Ja? No. A to widać mnie? Nie.
Już się bałem. Właśnie wytańczę. Stoję na końcu pokoju i sobie tańczę za około 20 minut. Okej, okay, czekaj. To muszę sobie do eleje zabrać. Dobrze, możesz tańczyć dalej. Czekam, aż wróci prąd, wtedy zobaczycie moje kocie ruchy. Emsy jest super i sam pomysł delegacji austriackiej z tą całą kryształową kulą, znaczy powiedzmy, że to jest teoria, która jest faktycznie prawdziwa, że to wszystko jest super pomysł Austriaków, żeby wypromować piosenkę, to on jest 200 IQ i gdyby nie to, to nie wiem, czy tyle osób by miało Austrię na pierwszym. Znaczy... Mi się w ogóle podoba fakt, o którym chyba Nikola dzisiaj pisała, że w top 3 austriackich preselekcji wewnętrznych była sama Teja, sama Selina i ich duet. Więc która z nich by na pewno pojechała na Eurowizję, pojechały w duecie i bardzo dobrze. Pum, pum, pum. Oczywiście, że tak. Kuba cały czas ma czajny ekran, bo aż z ciekawości sprawdziłem, co on tam robi. Niestety nie pokażę wam tańców, bo jest tam dosłownie ciemność. Chyba, że nagle się pojawi prąd, to zobaczycie. Myślę, że każdy chętnie by to zobaczył. Kogo jeszcze nie zapytaliśmy o zdanie? Michał, co sądzisz o Austrii? Ja tylko powiem do hejterów, fuck you hejterzy, Austria jest oczywiście najlepsza, no sorry. A Albania to co? Albania to co? No Albania, przepraszam, Albanię też lubię, I'm sorry. Doskonale. No dobra. Ale nie, ale no Austria to jest coś tosi, bo cały czas sobie puszczą to sobie w pracy. Ja, jak Austria znowu przejebie wokalami, to ja nie wiem po prostu, co naprawdę nie wiem, czy zrobię jakiegoś, nie wiem, mindfucka tutaj austriackiej telewizji, nie wiem po prostu, ale... Jest tańczący Zygutowski. Dobra. Proszę, nagle. Wow. Ciekawe, jak długo. Coś długo się świeci. podejrzane. Dobra, to ja wstanę moje miejsce, jak tak. O nie pozwalają ci tańczyć. Dobra, znowu czarno-biały. I tu. O. Okej, okay, wow. Dobra. Co tam, kozanie, na czacie się dzieje? Już patrzę. Komentarze po. Zgadzam się z tym stwierdzeniem konstruktywnym. Ratel pisze, Kuba zawał. Nie wiem, czy to prawda. Kubo, odpowiedz na to. No, cóż, tu hejtował słowa, nie miałem zawał, prawda. Gdybyście mieli światło, to byście to zobaczyli. A tak, to leżałem na podłodze. Kto ci pomógł? Cinderella. No i same pozytywne komentarze Austrii. Austria jest cudowna, masterpiece. Austria bardzo catchy. I komentarz Katrzaka, czy Kuba może założyć majtki z rodziną, oglądam. Kubo, zachowuj się, to jest family content. Ale ja mam. Ja mam spodnie na sobie, halo, proszę bardzo. Nie ma jeszcze 22, Kuba, nie możesz. Super, cieszymy się, że masz spodnie. Gratulacje. To, że raz nagrywałem podcast w majtkach, to nic nie znaczy. I wysłuchaliśmy chatki wtedy. Dobrze. Okej. Dobra, przewidywanie finalistów. Kto jest pewny w tym półfinale? Dawaj, Kuba, pierwszego. Słowenia jest pewna. Okej, Słowenia zaznaczamy, że jest pewna. Co dalej? Austria. Gruzja, Armenia. Australia. Nie. Jak? Dobra, cicho się tam, Gutowski, kurwa. Kozan! Kurde. Wyliczankę robię. Dla ciebie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ktoś tam musi to policzyć. Islandia.
W sensie, że Islandia jest bardziej pewna niż Australia, twoim zdaniem, nie? Tak. Czemu? Bo... jesteś hater, kurde. Bo Islandia to bardzo dobra muzyka, a Australia to jest hit dziwieństwo. Czemu Gutowski jest czarno-biały? Aha, bo on nie żyje, dobra. Ja nie może. To jest okay. Co? Dobra, nie, jeszcze no... pięć pęsk mi zostało. No, wydaje mi się, że niestety telewizja polska awansuje, awansuje Litwa, awansuje Albania. I cały czas Australii nie podałeś, tak? No niech wam będzie ta Australia już. No i zostały ci tak. Została ci Belgia, Estonia, Dania, Cypr, Grecja, San Marino, Rumunia. Jeden kraj musisz podać. Estonia. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estonia, dobra. Kozan, zgadzasz się z tymi państwami, czy coś ci nie pasuje? Osobiście wyrąbałbym jeden kraj, ale się boję, że mnie nawiedzi, więc powiedzmy, że się zgadzam z Kubą. Mi nie pasuje o tyle, że ja myślę, że Gustaw i Dania wchodzi. Tylko nie wiem za kogo. No ja też nie wiem za kogo, ja bym tam... Rzeczoniowo za Polskę. Znaczy za TVP. A, bo jeszcze powiedziałeś, nie, to Polska nie, Polska nie. Znaczy Polska w żadnym wypadku nie, ale... No to idealnie by się tam zrobiło miejsce wtedy jedno. I to byłoby miejsce dla Gustawa. To na Gustawa. Na Gustawa. Do Belgii. No mi ta Dania śmierdzi cały czas, jeżeli chodzi o awans. Belgia albo... No bo Dania. Jezu, naprawa automatyczna, komputer nie został prawnie uruchomiony, co tu się dzieje, Boże. Albański gang mi hakuje ten komputer. Uruchom ponownie chyba, nie wiem, już kliknąłem. W razie czego wyniki second część się opóźnią, sorry. Znowu w grudniu, w Wigilię? Widzimy się za pół roku, siema. Bajo. Ratel pisze, że misja hipokryzja, co gada o family content, a sam używa brzydkich słów z jakichś 20 minut temu. To tak napisał. Aha, Ratel. Ludwik VII, dobra, nawet nie śpiewają austriackim artyście, ten będzie mocny ścisk jak nigdy, ale go ściska. No, ale mnie ściska. Mam pytanie, Kaczek, czy możemy zrobić minutę ciszy dla zmarłej dzisiaj żony Johna Laydona? Prawowitego reprezentanta Irlandii na jesień 2023. Hawaii. Remember me. Remember you. Współczujemy oczywiście. Współczujemy oczywiście sytuacji z artystą, który zwalizował w irlandzkich preselekcjach. Ziemniolek jeszcze tutaj pisze, że przewinął sobie dopiero do początku. Moim winnerem semi jest Rumunia. I na 100% będzie na nią głosować w półfinale. Okej. Spoko. Szanujemy różne dziwactwa, no. Zawsze się staje taka osoba, która kiedyś zagłosuje, okej. Ale śpij mi duje. Intuje. Siete. Mi duje. Dobra, moi drodzy. Duje. Okej, okay. Chcemy bardzo mocno Albanii w finale, mamy przewidywania, więc zahaczmy jeszcze troszkę o temat Big Five. Nie będziemy już omawiać poszczególnych utworów, bo no, o tych utworach już mówiliśmy wcześniej, więc myślę, że po prostu złapiemy tak na szybko, który utwór z Big Five skończy najwyżej waszym zdaniem. Big Five, nie wyżej. Hiszpania? Hiszpania albo Włochy? Hiszpania albo... No Włochy skończył jak Włochy, okay. Top 6 najniżej. Hiszpania zależy od reakcji widzów. Francja mi trochę śmierdzi też wysokim miejscem w tym roku, więc nie wiem. UK, no wokalnie to nie powala. Ale myślę, że to 10 może być. Co tam jest? Ukraina to jest Ukraina, więc... Halo, dlaczego ja mam czarno-biały efekt ustawiony? Halo, Hubert Feinstein. Masz ustawiony przez półtorej godziny, Jakub Gutowski. No ale wcześniej miałem po prostu ciemność w mieszkaniu, to są czarno-biały ekran. Bo nie może to byłby za duży szok dla widzów, jakby się nagle kolorowy zrobił. No dobrze. O czym ja mówiłem? No Niemcy to nie. Niemcy, no nie będą nisko jak zawsze, ale...
wysoko też, nie? Czy o czym zapomniałem? Chyba już nie. Wymieniłem całą szóstkę. Tak, kto będzie największy, wymieniłeś całą szóstkę. Doskonale. Doskonale. Jeżeli chodzi o Big Five, dla mnie myślę Hiszpania też najwyżej, chociaż Włochy mogą być wysoko. Jest standardowo dla siebie. Ja też nie wierzę do końca w UK, jakkolwiek May jest super sympatyczna, fajne materiały, będzie May reagować na The Ride w ogóle. Dzisiaj jeszcze wypuścimy którąś właśnie z tych reakcji artystów, no to nie sądzę, żeby to ona to uciągnęła na żywo. No bo wokalnie na wszystkich preparacji to brzmi słabo. I to już jest chyba powyżej poziomu choroby, w sensie choroba jest wygodną wymówką, ale mam wrażenie, że już to tak może brzmieć też w maju, jeżeli chujaki nie będą odpowiednio podkręcone. Aczkolwiek też preparty już pokazało, że choreografia może być dobra, bo na preparty May sobie jeździ z tancerzami. Mhm. To prawda, miała tancerzy, tancerza. Co chcesz tam powiedzieć, Kuba? Ja nic nie chcę powiedzieć. Niech mi May powie, jak się nazywa. No nieważne. Michał, a jak myślisz, który kraj z Big Five skończy najwyżej? Dla mnie myślę, że myślę między właśnie nad Hiszpanią a Włochami, ale chyba jednak Włochy, chyba ze względu na to, że jednak to są po prostu Włochy, no to raczej standardowo oni będą bardzo będą wysoko. Tak, Francja to tak, zawsze Francja jest właśnie jakoś, zawsze jest wysoko jest oceniana w topkach, a tak myślę, że troszeczkę może być trochę case z Alvanem, trochę. Czekajmy, co jeszcze mamy, Niemcy, no to też raczej wysoko też ich nie widzę, Ukraina to wiadomo. Może w televotingu trochę więcej uzyska, chociaż mi się wydaje, że teraz trochę jest ciszej o tej wojnie, więc wątpię, żeby teraz tak wysoko uzyskali. Jakiś wysoki wynik? Czekając, co jeszcze tam jest. Wielka Brytania, moim zdaniem to będzie flop, uważam, że... Bo zwykle jednak, jak ktoś właśnie kończył w ostatnim finale, to raczej nie miał jakiegoś spektakularnego wyniku. Trochę to jest dla mnie taki przykład troszeczkę adrenaliny od Sunhit. Gdzie wszyscy obstawiali, że będzie w ogóle top 10, że w ogóle rozbije te televoting, a chyba z 13 punktami, więc ja tak no, wyczułam trochę follow-upa, trochę UK. Okej, okay. Dobra. No to coś jeszcze chcemy tutaj dodać? Zerknijmy, co może na czacie piszą. O Rumunii cały czas. Mamy przewidywanie co do awansu. Dania, Armenia, Estonia, Cypr, Polska, Słowenia, Gruzja, Polski nie ma przecież. Austria, Grecja, Islandia, Aut, Rumunia, Belgia, Albania. San Marino. Albania, Australia. Litwa. UK pewne miejsce 23-26. No aż tak źle to myślę, że nie będzie. Dobranoc, Kaczak. Wieczorytka już się dawno skończyła, a ja jeszcze nie w łóżku. No właśnie, Kozan. Dobra. Jak tam szlaczki? Skończone, dzisiaj nie wyjechałem. Dzisiaj jestem z siebie dumny. dostałem nalepkę gwiazdkę i już sobie już przylepiłem do dziennika. Dobrze. Ziemniorek. Kompletnie nie rozumiem fenomenu Włoch, ale Hiszpanię kocham, Niemcy też. Ada, Niemcy w mojej topce są na 5. miejscu, najwyżej z Big Five Francja, najniżej Hiszpania. Oto ciekawa opinia. Według mnie Hiszpania skończy najwyżej, ale z Big Five najbardziej lubię Francję, Hiszpania będzie najwyżej, dobra muzyka. Kaczak, miałeś iść spać, Sudden Lights dzisiaj wypuśćcie. Sudden Lights reagowali na Alenę Booty i reagowali na Edytę. To Edyta może dzisiaj w sumie pójść. Czemu nie? Czemu nie? Tegoroczne Włochy to najgorsze Włochy od co najmniej 6 lat. Nie jestem jakimś szczególnym fanem, ale myślę, że te Włochy i tak sobie dobrze poradzą. Trochę dlatego, że to są Włochy. No, jakby ludzie lubią Włochy, mimo wszystko. Dobra, rzucamy wam zapkę do serwera na Discordzie, jeśli was tam nie mam. I będziemy was zapraszać na kolejnego live'a, który myślę w perspektywie tygodnia czy dwóch jeszcze będzie. Trochę może luźniejszy taki. Bardzo miło było was słyszeć i w rzeczywistości, i w sensie i widzieć. I widzieć. Słyszeć.
słyszeć, na czacie was widzieć. Ogólnie bardzo miło, więc bardzo dziękujemy wam za waszą obecność. I co? I do usłyszenia następnym razem. Obserwujcie content z Pepu, bo jeszcze troszkę rzeczy dla was mamy. Możemy zaspoilerować w sumie, jakie reakcje będą, bo to jest fajna rzecz. Mamy Alenę Buti. Mamy Edytę Góreniak, mamy Justynę Steczkowską, mamy Olę Ginterowską. Piątek, sobota, niedziela. Dokładnie tak. Mamy Leszcze i na Leszcze ktoś był bardzo mocno zachwycony. No ale Nebuti też był zachwycony i to jest ta sama osoba. I co jeszcze zgubiliśmy? Rafał The Right i jeszcze coś. Jan Gladiator. Dobra, mamy wszystko. Dobrze, więc czekajcie na doskonały content. Jeszcze Sidorlea mi się tu ucięła jakoś. Dobra, no to dziękujemy wam bardzo i do usłyszenia następnym razem. Zakończyłem tutaj jeszcze.